Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że obrady Rady Miejskiej są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Stosowna klauzula informacyjna do rejestrowania za pomocą urządzeń audiowizualnych z przebiegu sesji Rady Miejskiej znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy przy wejściu do sali posiedzeń. Proszę o wyłączenie bądź wyciszenie telefonów. Otwieram 19. sesję Rady Miejskiej w Szczytnej. Witam serdecznie Pana Burmistrza, witam serdecznie Panią Radczynię, witam sołtysów, witam przedstawiciela prasy oraz koleżanki i kolegów radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 11 radnych, to stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, każdy z nas otrzymał planowany porządek obrad sesji. Czy będą do porządku obrad wnoszone wnioski? Proszę Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Chciałem prosić o wprowadzenie do punktu 7 porządku obrad, czyli do podjęcia uchwał w sprawach, jeszcze 4 projekty uchwał. Pierwszy dotyczący zmiany budżetu gminy na rok 2020. Drugi projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczytna. Trzeci projekt uchwały dotyczący sprawie odpłatnego przejmowania przez gminę Szczytna urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków na terenie gminy Szczytna. I czwarty projekt uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast Bielawa, Dzierżoniów, Kłodzka i Ząbkowice Śląskie oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa dolnośląskiego do roku 2030. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przejdziemy do głosowania nad złożonymi wnioskami. W pierwszej kolejności będziemy głosować nad tym, czy do porządku obrad przyjmiemy w punkcie 7 podpunkt 10 projektu uchwały zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020. Rozpoczynamy głosowanie poprzez wciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Wniosek został przyjęty. Teraz przejdziemy do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 7 podpunkt 11 projektu uchwały zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczytna. Rozpoczynamy głosowanie poprzez wciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Wniosek został przyjęty. Teraz przejdziemy do głosowania nad wprowadzeniem do porządku posiedzenia w punkcie 7 podpunkt 12 projektu uchwały zasad odpłatnego przejmowania przez gminę Szczytna urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków na terenie gminy Szczytna. Rozpoczynamy głosowanie poprzez wciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Wniosek został przyjęty. Przejdziemy w tej chwili do głosowania nad wprowadzeniem do proponowanego porządku obrad w punkcie 7 podpunkt 13 projektu uchwały wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa Dolnośląskiego 2020. Głosujemy poprzez wciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymują się od głosu.
Wniosek został przyjęty. W takim razie odczytam ustalony porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, informacja burmistrza o działaniach podjętych w okresie od poprzedniej sesji. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 maja 2020 roku. Punkt piąty, informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Szczytna, korzystających z dotacji w 2019 roku. Punkt szósty, informacja burmistrza Szczytnej o wpływie epidemii koronawirusa na funkcjonowanie gminy Szczytna z uwzględnieniem podpunkt pierwszy, podejmowanych działań w okresie epidemii. Podpunkt drugi, wpływ epidemii na dochody i wydatki gminy. Podpunkt trzeci, działalność jednostek organizacyjnych gminy. Podpunkt czwarty, gminna tarcza antykryzysowa. Podpunkt piąty, przygotowanie gminy do funkcjonowania po epidemii. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt pierwszy, nadania statutu ośrodkowi pomocy społecznej w Szczytnej. Podpunkt drugi, przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Szczytna na lata 2020-2023. Podpunkt trzeci, zmiany uchwały nr 21/126/16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. Podpunkt 4. Zmiany uchwały nr 15/106/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020. Podpunkt 5. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Podpunkt 6. Zmiany uchwały nr 23/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienionej uchwałą nr 28/168/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Podpunkt 7. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytna. Podpunkt 8. Rozpatrzenia skargi z dnia 25 maja 2020 roku na burmistrza Szczytnej. Podpunkt 9. Rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G. Podpunkt 10. Zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020. Podpunkt 11. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczytna. Podpunkt 12. Zasad odpłatnego przejmowania przez gminę Szczytna urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków na terenie gminy Szczytna. Podpunkt 13. Wniosku do samorządu województwa dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2020. Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 10. Informacje i komunikaty przewodniczącego rady. I 11. Zakończenie obrad. Proszę Państwa, przejdziemy w takim razie do punktu trzeciego. Informacja burmistrza o działaniach podjętych w okresie od poprzedniej sesji. Proszę Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu 21 maja odbyłem spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawie kolejnych działań związanych ze stopniowym uruchamianiem obiektów gminnych. W dniu 29 maja odbyłem spotkanie z przedstawicielem firmy Erle oferującej dostarczenie kompletnego systemu monitoringu jakości powietrza. 1 czerwca spotkałem się z sołtysem i paroma osobami z Rady Sołeckiej z Wolan w sprawie pozyskania terenu pod budowę nowej świetlicy zasobów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Od dnia 4-5 czerwca zostały przeprowadzone badania wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych na obecność w ich organizmie przeciwciał koronawirusa. Wszyscy badani uzyskali ujemne wyniki. 5 czerwca uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu członków klastra energii Ares. To zgromadzenie było online.
8 czerwca spotkałem się z wicemarszałkiem Grzegorzem Macko oraz senatorem Aleksandrem Szwedem, podczas którego gmina Szczytna otrzymała promesę na kwotę 126 tysięcy złotych na realizację zadania droga dojazdowa do gruntów rolnych w Złotnie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 9 czerwca uczestniczyłem w Kłodzku w spotkaniu z ministrem Michałem Dworczykiem, wicemarszałkiem Grzegorzem Macko, senatorem Aleksandrem Szwedem i posłem Marcinem Gwoździem, podczas którego omawiana była kwestia utworzenia na terenie 3 powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego oraz dzierżoniowskiego ZIT-u w przyszłym okresie programowania RPOWD. 16 czerwca uczestniczyłem w roboczym spotkaniu członków klastra energii ARES, też spotkanie było online, w sprawie przygotowania wspólnego wniosku do RPOWD na lata 2014-2020 na budowę instalacji fotowoltaicznych w każdej z gmin. 17 czerwca spotkałem się ponownie z panem wicemarszałkiem Grzegorzem Macko, podczas którego otrzymałem promesę na kwotę 112 210 zł na realizację zadania przebudowy parkingu przy ulicy Leśnej. Promesa ta jest w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Tą promesę otrzymaliśmy jako jedna z 10 gmin województwa dolnośląskiego. W dniu 23 czerwca uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu wspólników spółki usługi komunalne spółka z o.o. w Szczytnej i informacja, że do dnia 15 czerwca codziennie odbywały się wideokonferencje z wójtami, burmistrzami ziemi kłodzkiej oraz z panem starostą, podczas których omawiane były na bieżąco sytuacje związane z pandemią i innymi sprawami dotyczącymi włodarzy gmin. Następne spotkania są ustalone już w tej chwili, że będziemy co 2 dni spotykać się, bo już coraz więcej spraw jest w gminie, więc te tematy omawiamy już coraz rzadziej. W omawianym okresie wydałem 32 zarządzenia, które są tutaj wymienione. No i wreszcie ruszyła sprzedaż mienia gminnego. W miesiącu czerwcu odbyły się przetargi i rokowania dotyczące sprzedaży działek gminnych. Przetarg ograniczony na nieruchomość w Studziennie za kwotę 103 900 zł, 905 zł brutto. Rokowania, podczas którego sprzedane zostały 2 działki w Chocieszowie na łączną kwotę 100 000 zł brutto. Przetarg nieograniczony ograniczony do mieszkańców budynków we wsi Złotne 23, to był budynek, który uległ spaleniu parę lat temu, na którym sprzedano 1 działkę za kwotę 52 730 zł. W dniu 2 czerwca warunkową umowę sprzedaży zbyto działki, 3 działki położone przy ulicy Leśnej w Szczytnej za kwotę 48 000 zł. Tutaj akurat netto. Są to 2 działki leśne i działka rolna, więc prawo pierwokupu ma Skarb Państwa, Lasy Państwowe, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, więc dlatego umowa jest warunkowa. Jeżeli te jednostki nie będą chciały odkupić tych działek, to po prostu dopiero ta umowa zostanie sfinalizowana aktem notarialnym. I aktem notarialnym z 15 czerwca zbyto działkę przy ulicy Lesie na poprawę warunków zagospodarowania działki sąsiedniej za kwotę 29 766 zł brutto. Przypominam, że mówimy o kwotach brutto, ale my musimy odprowadzić podatek VAT, więc w zasadzie czysty przychód będzie dla gminy w kwocie netto. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Czy radni mają pytania do pana burmistrza odnośnie? Proszę, pan Marek Szpanier. Panie burmistrzu, mam 2 pytania dotyczące informacji. Pierwsze pytanie dotyczy badań, które były przeprowadzone w dniu 4-5 czerwca, jeżeli chodzi o badania pracowników jednostek organizacyjnych. Czy tym badaniem byli objęci również pracownicy spółki komunalnej naszej? Jeżeli tak, to ilu pracowników? I drugie pytanie dotyczy, w ramach tego pytania jeszcze, czy badaniem byli objęci pracownicy i nauczyciele szkoły podstawowej w Chocieszowie? A drugie pytanie moje dotyczy walnego zgromadzenia naszej spółki, które odbyło się, zaraz sprawdzę, 23 czerwca. I mam tutaj pytanie, czy w ramach tego spotkania rozmawialiście państwo może o bałaganie przy ulicy Handlowej? Wszyscy o tym już mówią głośno w Szczytnej, że radny bezradny.
Już tyle interpelacji, pytań, zapytań, interwencji radnych, mieszkańców i efekt jest taki sam. Bałagan jest jak był. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz odpowie? Szanowni państwo, jeżeli chodzi o badania, więc pracownicy spółki byli badani wcześniej i po prostu nie byli badani w tym etapie. Po prostu badanie zostali objęci wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych gminy. Badaniem nie zostały również objęci pracownicy Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie. Jeżeli chodzi o spółkę, na walnym zgromadzeniu ten temat był poruszany, ale temat od dłuższego czasu jest w trakcie rozwiązania problemu. Do tej pory tam postawiono kosze dla 4 wspólnot mieszkaniowych i dla indywidualnych firm, które mają działalności gospodarcze. W tej chwili od wszystkich firm, które mają działalności gospodarcze, zażądaliśmy przedłożenia rachunków za usuwanie śmieci. Te rachunki spływają do nas. Dzisiaj przeprowadziłem akurat, bo dopiero dzisiaj udało mi się spotkać z zarządcą wspólnoty Borowina 1 i Wolności 2 i podjęliśmy kroki w kierunku umiejscowienia kubów na odpady dla tych wspólnot, bo to są wspólnoty największe w tamtym rejonie. Jedna ma 18 mieszkańców, druga ma 12 mieszkańców. I myślę, że wreszcie dojdziemy do konsensusu i wspólnota, ponieważ obowiązkiem wspólnoty jest zabezpieczenie kubów na odpady dla swoich mieszkańców i takie zabezpieczenie, żeby do tych kubów nie mieli dostępu inni. Więc po prostu dzisiaj, mówię, było to spotkanie. Po tym spotkaniu wystosujemy oficjalne pismo. Uzgodnione jest, że zarządca wspólnoty Dolnośląskie Centrum Obsługi Nieruchomości zbierze wspólnoty, podejmą uchwałę o przeznaczeniu pieniędzy na budowę boksu zabezpieczającego kubły. I w tym momencie z tamtego terenu, na tamtym terenie, o którym rozmawiamy, czyli o ulicy Handlowej, na tamtym terenie zostaną tylko kubły dla 2 wspólnot, czyli Wolności 1 i Wolności 3, którymi zarządza spółka Nasze Usługi Komunalne. I tam też zarządca, czyli spółka, postawi boks zabezpieczający dla kubłów tamtych mieszkańców z tamtych 2 wspólnot. I mam nadzieję wreszcie, że uda się zamknąć ten temat tego totalnego bałaganu, bo to generalnie i mieszkańcy sami robią ten bałagan, ale niestety przyjeżdżają również inni mieszkańcy, którzy Szczytnej, którzy po prostu podrzucają tam śmieci i przez to jest ten totalny bałagan. Mogę tylko ubolewać, że to tak wyglądało, jak wyglądało, ale mam nadzieję, że wreszcie temat zostanie uładzony. Dziękuję bardzo. Proszę, panie radny. Ja tylko chciałem o jedną konkretną odpowiedź. Kiedy zostanie uporządkowany teren przy ulicy Handlowej i kiedy zostanie rozwiązany problem? Za miesiąc, za 2, za pół roku, za rok. Bo w ten sposób to korespondencja może trwać przez najbliższe 4 miesiące, budowa przez 6 miesięcy i za 2 lata będziemy mieli w dalszym ciągu wysypisko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o badania. Szkoda, że Chocieszów nie został objęty tymi badaniami, bo też mają kontakt z dziećmi, też spotykają się z dziećmi i myślę, że jeżeli kosztowało to naprawdę niewielkie pieniądze, warto te badania zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o spółkę, to w spółce tylko niewielka część pracowników została objęta badaniem, pozostali pracownicy nie byli badani. Dziękuję. Szanowni państwo, szkoła w Chocieszowie jest w zarządzie stowarzyszenia wśród swoich. Generalnie gmina Szczytna w tym momencie nie ma możliwości finansowania takich badań dla stowarzyszenia. Również dokładnie tak samo wygląda, jeżeli chodzi o spółkę usługi komunalne, ponieważ to jest spółka i oni decydują o tym, czy chcą, czy nie chcą. W wypowiedzi pani prezes, ja proponowałem spółce badania, ale pani prezes powiedziała, że nie ma takiej potrzeby, więc no nie mogę się wtrącać
w spółkę. Wiem, że tam część była badana, teraz znowu była część badana, także tak to wygląda. Badania, no one są, to są kasetowe badania, tak jak Państwo wiecie. Nie są te takie właściwe, bo właściwe kosztują ponad 530 zł od jednego testu. Myślę, że gdyby Chociażów, czyli stowarzyszenie wśród swoich zawnioskowało o wykonanie takich badań, myślę, że jesteśmy w stanie w jakiejś formie pomóc stowarzyszeniu, ale do tej pory nikt nie zawnioskował o wykonanie tych badań. A jeżeli chodzi o handlową, no na pewno nie będzie to trwało rok, pół roku czy dwa lata, tak jak Pan Radny sugeruje. Myślę, że ten temat zamkniemy do najpóźniej do końca sierpnia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy stricte do informacji przedstawionych przez Pana Burmistrza jakieś jeszcze pytania mamy? W takim razie przejdziemy, proszę Państwa, do punktu czwartego, przyjęcie protokołu z sesji z dnia 14 maja 2020 roku. Informuję, że protokół z sesji z dnia 14 maja 2020 roku pozostawał do wglądu w Biurze Rady. Radni po zapoznaniu się z jego treścią nie zgłaszali uwag do protokołu. W związku z tym, że nie wniesiono uwag do treści protokołu, protokół uważany jest za przyjęty. Proszę Państwa, z powodów technicznych mamy małe zamieszanie z jednym z projektów uchwał. Mianowicie, momencik, punkt 7, podpunkt 12 nie wszedł do porządku obrad. To jest projekt uchwały zasad odpłatnego przejmowania przez gminę Szczytna urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych od osób, które te urządzenia wybudowały z własnych środków na terenie gminy Szczytna. Ponieważ w wyniku głosowania wymagana była większość bezwzględna, której nie uzyskaliśmy, informuję, że ten projekt nie wszedł do porządku obrad. Zatem proszę Państwa, punkt 12 porządku obrad, znaczy punkt 7, podpunkt 12 to będzie projekt uchwały wniosku do samorządu województwa dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych. Bardzo przepraszam i przejdziemy do punktu 5, mianowicie informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Szczytna korzystających z dotacji w 2019 roku. I poproszę Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy Szczytna. Dotyczy wykorzystanych dotacji w 2019 roku. W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i pozytywnie oceniono działania stowarzyszeń. W przeprowadzonej kontroli sporządzony został protokół numer 2/2020, który znajduje się do wglądu w Biurze Rady. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdziemy teraz do punktu 6. Informacja Burmistrza Szczytnej o wpływie epidemii koronawirusa na funkcjonowanie gminy Szczytna z uwzględnieniem podejmowanych działań w okresie epidemii, wpływ epidemii na dochody i wydatki gminy, działalność jednostek organizacyjnych gminy, gminna tarcza antykryzysowa, przygotowanie gminy do funkcjonowania po epidemii. Proszę Panie Burmistrzu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mogę na siedząco? Dziękuję bardzo. Ponieważ temat będzie obszerny, więc chciałem się do tego, mam trochę dokumentów, znaczy informacji. Szanowni Państwo, więc rozpocznę od tego. Podejmowane działania w okresie epidemii. No więc generalnie w momencie ogłoszenia epidemii zostały zamknięte wszystkie jednostki organizacyjne. Zresztą to było zamknięte w wyniku zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, w wyniku ustawy COVID z 3 marca i innych dokumentów, które sukcesywnie napływały do gminy w formie najczęściej elektronicznej albo mailowej. Tych dokumentów było w trakcie tym pierwszym tygodniu, pierwszych dwóch tygodniach bardzo dużo. Stosowaliśmy się do wszystkich zaleceń i nakazów, które zostały nam przekazane przez czy to ministra zdrowia, czy głównego inspektora sanitarnego, czy w ogóle nakazów, które wyszły z uchwałami rządu. I po prostu przygotowałem zarządzenie mówiące o tym, że zgodnie z wymogami
Zamknięte zostaną wszystkie instytucje świadczące usługi na zewnątrz, czyli szkoła, przedszkola, żłobek, Urząd Miasta, Biblioteka, Miejski Ośrodek Kultury. Te wszystkie rzeczy zostały zamknięte, między innymi również punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszystkie jednostki pracowały w trybie zmianowym. W urzędzie wielu pracowników zostało skierowanych do pracy zdalnej. Część z rodziców skorzystało z możliwości opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o te pieniądze, które rząd ZUS proponował, że po prostu mogli siedzieć w domu, opiekować się dziećmi. Wprowadziłem pracę zmianową w urzędzie polegającą na tym, że w poszczególnych wydziałach część pracowników była na pracy zdalnej, część pracowała w biurze naprzemiennie, czyli tydzień na tydzień i po prostu później ci pracownicy z pracy zdalnej wracali z powrotem do pracy, a ci, którzy byli w urzędzie, szli na pracę zdalną. Oczywiście w tych miejscach, gdzie to można było w ogóle zastosować, bo praca zdalna w niektórych wydziałach, w niektórych biurach po prostu była niemożliwa, więc po prostu pracownicy szli, ci, którzy mieli opiekę nad dziećmi, to szli na opiekę, a ci, którzy pracowali, to pracowali. Chodziło o to generalnie, żeby w przypadku, gdyby któraś ze zmian została zarażona koronawirusem, żeby nie sparaliżowało pracy całego urzędu, żebyśmy mogli po prostu świadczyć usługi mieszkańcom, którzy dostosowali się do tej sytuacji, bo to w całej Polsce tak było, więc dużo spraw było kierowanych do urzędu drogą mailową czy przez ePUAP, przez podpis. My również przygotowywaliśmy odpowiedzi na te pytania, na te prośby i inne rzeczy. Drogą mailową przygotowywaliśmy właśnie to, co mogliśmy, kierowaliśmy mieszkańcom również pocztą czy drogą mailową. Ponieważ zostały wstrzymane przez ustawę biegi wszystkich spraw związanych z podejmowaniem decyzji, więc jeżeli ktoś wnioskował o wydanie decyzji administracyjnej, to musiał niestety poczekać na moment, aż te decyzje będzie można było uruchomić z powrotem, bo niektóre decyzje były związane z wyjazdem pracownika w teren, a praktycznie staraliśmy się całkowicie ograniczyć kontakt i mieszkańców z pracownikami i odwrotnie, pracowników z mieszkańcami. Tak jak wspomniałem, szkoła, przedszkole i żłobek zostały zamknięte, Miejski Ośrodek Kultury również, pracownicy pracowali w trybie zmiennym. W momencie, kiedy w szkole i w przedszkolu uruchomiono lekcje online przez nauczycieli, więc nauczyciele wprowadzili te lekcje poprzez różne platformy e-learningowe. Również lekcje online były prowadzone przez pracowników przedszkola, bo tam też trwała praca wychowawcza. Żłobek oczywiście był zamknięty, ale ten okres został wykorzystany przez pracowników zatrudnionych na kompleksowe porządki, czyszczenia, przygotowanie się ewentualnie do otwarcia tych jednostek. Kto mógł, korzystał z urlopów zaległych, no kto akurat musiał opiekować się dziećmi, więc korzystał z tego urlopu opiekuńczego, więc ta praca po prostu była taka troszeczkę spowolniona, wyciszona. Jeżeli chodzi o podejmowanie działań, no więc przede wszystkim musieliśmy zakupić środki dezynfekcji, czyli płyny do dezynfekcji powierzchni płaskich, płyny do dezynfekcji rok, dozowniki, inne rzeczy, które, przede wszystkim maski. W początkowym okresie było to bardzo utrudnione, ponieważ na rynku w ogóle nigdzie nie było masek, więc jak udawało nam się gdziekolwiek trafić na maski, oczywiście nie kupowaliśmy w jakichś zawyżonych cenach, ale staraliśmy się kupić maski, staraliśmy się zamówić wszystkie środki ochrony typu kombinezony, przyłbice,
maski FFT1, 2 i 3, które powinny być według zaleceń wszystkich służb wyposażone, na przykład Ochotnicza Straż Pożarna, jedna, druga, spółka usługi komunalne, bo pracownicy coś jeździli, przecież odbierali śmieci cały czas, nie było wstrzymane to. Więc staraliśmy się pozyskać te wszystkie środki ochrony dla pracowników. No, było to utrudnione, ale udawało nam się. Na przykład kombinezonów to nie dostaliśmy praktycznie przez dwa tygodnie. Nie udawało nam się dostać kombinezonów nigdzie po prostu. Wszędzie wszyscy ruszyli po zakupy i po prostu był taki moment, że totalny zastój w tym. Nie było po prostu tego na rynku nigdzie. No, udawało nam się to dostawać. Jak gdzie się tylko pojawiły jakieś propozycje masek w dobrych cenach, w ogóle środków ochrony osobistej dla pracowników w dobrych cenach, to momentalnie po prostu nawet wieczorami składaliśmy zamówienie tylko po to, żeby nawet w ciągu tygodnia, bo to nie było tak od ręki, żeby te maski dostać. No jak już się troszeczkę to ustabilizowało, podjąłem decyzję, że kupimy maski i rozdamy mieszkańcom Szczytnej, seniorom, ponieważ rząd też przygotował taką propozycję dla seniorów powyżej 65 roku życia, że wydzielił im godziny otwarcia sklepów tylko dla seniorów, więc podjąłem taką decyzję, że maski zakupimy i rozdamy naszym seniorom. Na terenie miasta i gminy bardzo tutaj dziękuję sołtysom, którzy się zaangażowali w przekazywanie tych masek na terenach wiejskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Chociszowie. No i przede wszystkim dziękuję bardzo strażakom ze Szczytnej, którzy w ciągu 3-4 dni w zasadzie porozwozili maski seniorom na terenie miasta Szczytna. Na pewno było dużo pytań, telefonów, dlaczego nie dostałem maski, że maski powinienem dostać, a nie dostałem. Nie ukrywam, że opierałem się o ewidencję ludności i wykaz osób zameldowanych na terenie gminy Szczytna, bo wielu seniorów jest zameldowanych, ale część jest po prostu niezameldowana, mieszkają gdzieś, po prostu ktoś się kimś opiekuje i tak dalej. No niestety muszę z przykrością stwierdzić, że zdarzały się kradzieże masek, bo nie wszyscy byli dostępni w domu, więc strażacy na przykład na osiedlu Słoneczna wkładali maski do odpowiednich skrzynek mieszkańców, którzy byli na liście, bo i się okazywało, że maski ginęły w ciągu pół godziny, bo ktoś przychodził, wyciągał z tej skrzynki i zabierał. Ale na prośbę, tak jak chociażby pana sołtysa z Łężyc, czy ochotników strażaków z Chocieszowa, brakowało masek, dokładaliśmy te i wręczaliśmy wszystkim, znaczy no nie wiem, czy wszyscy dostali, no bo tego nie jestem w stanie sprawdzić, ani nikt nie jest tego w stanie sprawdzić, ale myślę, że większość seniorów te maski uzyskała. Też czekaliśmy na te maski dość długo, bo te maski były zakupione wspólnie z Dusznikami Zdrój, żeby uzyskać większą ilość masek i niższą cenę. Połączyliśmy siły i kupiliśmy wspólnie maski. Więc dostawa tych masek też trwała w przeciągu praktycznie tygodnia czasu. Na terenie Szczytnej, to nie tylko na terenie Szczytnej, na terenie powiatu powstała inicjatywa Szyjemy Maski. W Szczytnej, z tego co ja wiem, bo osoby się nie chciały wszystkie ujawnić do końca, kto szył, że to było od 10 do 12 osób, pań najczęściej, które szyły maski z materiału powierzonego, pozyskanego gdzieś tam skądś. Więc podjąłem inicjatywę taką, że ogłosiłem zbiórkę materiału do szycia masek wśród mieszkańców. Ta zbiórka trwała prawie tydzień czasu. Zebraliśmy dużo materiału. Nie ukrywam, że 3/4 tego materiału nadawała się do uszycia masek, no, reszta niestety nie. Ale ten materiał też przekazaliśmy godne ręce, później się okaże, że on zostanie wykorzystany do innych rzeczy, ale z tego materiału, który myśmy uzyskali, zebrali tu od mieszkańców Szczytnej, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że ludzie przynosili ten materiał.
Z tego, co mi panie mówiły, to zostało uszyte ponad 1000 masek. Te maski były rozdysponowywane przez już tą organizację bezpośrednio. Wiem, że przekazywane były bezpośrednio do Ochotniczej Straży Pożarnej, do Ośrodka Pomocy Społecznej i do innych instytucji, które były zainteresowane przyjęciem tych masek i przekazywaniem. Była również inicjatywa uszycia, znaczy jeden z mieszkańców Szczytnej zaproponował uszycie masek 200 sztuk, a chciał odpłatnie. No, powiedziałem, żeby szył, udało mi się znaleźć sponsora, który po prostu z własnej kieszeni wypłacił pieniążki za te 200 masek. Te maski oczywiście weszły do puli, którą przekazywaliśmy wszystkim potrzebującym. Tak jak mówiłem, maski zostały przekazane do ośrodka pomocy społecznej, do szkoły, część dla pracowników, którzy pozostali w pracy, do innych jednostek, które chciały po prostu. I tak jak mówię, przede wszystkim Ochotnicza Straż Pożarna, bo oni mieli nakazy w zasadzie na początku wyjazdu do każdej akcji w masce. W zasadzie to nawet był nakaz wyjazdu do każdej akcji w stroju ochronnym, w szubicach i tak dalej, ale niestety, mówię, tych strojów ochronnych nie mieliśmy na tyle. Później na całe szczęście i główny inspektor sanitarny i zarządzenie komendanta głównego PSP dotyczące ochotników, strażaków była taka, że jak wyjeżdżają do pożaru czy do gdziekolwiek indziej, to nie zakładają tych strojów ochronnych, tylko w przypadku, kiedy jadą do wypadku komunikacyjnego, bo nie wiadomo, na kogo by mogli trafić podczas wypadku komunikacyjnego, czy to jest osoba zarażona, czy nie. No ale na całe szczęście tych wypadków nie było bardzo dużo, ponieważ generalnie w ogóle w Polsce, tak jak Państwo zauważyliście, ruch ustał, więc tych samochodów było naprawdę bardzo mało. Jedynie po naszych drogach się przemieszczały tiry. No i na całe szczęście tych wypadków nie było dużo. No sytuacja nie była prosta, no, chociażby z tego względu, że właśnie utrudniono dostęp do tych materiałów wszystkich ochronnych, no ale udało nam się kupić, pozyskać przede wszystkim te środki ochrony osobistej, ale również kupiliśmy automaty do dezynfekcji, dwa ozonatory, które były wykorzystywane do ozonowania i pomieszczeń Urzędu Miasta w trakcie, kiedy pracowników nie było i były przekazane, jeden ozonator był przekazany do spółki usługi komunalne, żeby tam można było ozonować pomieszczenia dla pracowników, bo przecież zakład oczyszczania miasta zbierał śmieci, więc tam te ozonatory służyły również do ozonowania samochodów, bo one są takie niewielkie ozonatory, nieduże. Do ozonowania samochodów po przyjeździe z terenu. Ochotnicza Straż Pożarna ozonowała swoje samochody, więc takie dwa urządzenia kupiliśmy. Kupiliśmy 20 łóżek polowych kanadyjek, ponieważ no na początku była taka sytuacja, że w zasadzie od nas wymagano, znaczy od gminy, wymagano przygotowania i wskazania pomieszczenia do ewentualnego umiejscawiania osób chorych na koronawirusa. Nikt nie wiedział, jaka to będzie skala, czy to będzie, nie wiem, 100, 200, 300, 500 osób w gminie. No trudno powiedzieć, naprawdę. Tamten początkowy okres pandemii był dla nas jedną wielką niewiadomą. Po prostu nie wiedzieliśmy w ogóle, z czym mamy do czynienia, kto może być chory, kto może zarażać. A czy to wojewoda żądał od nas właśnie takich pomieszczeń z zapewnieniem miejsca na utrzymanie nawet wojska, bo mówiło się o tym, że Wojska Obrony Terytorialnej będą interweniowały w przypadku jakiegoś gwałtownego rozrostu epidemii, więc po prostu musieliśmy takie rzeczy mieć. Zresztą takie łóżka kanadyjki są niezbędne i potrzebne. Zresztą spółka usługi komunalne wykorzystała 10 sztuk, bo był taki moment, że żeby zabezpieczyć pracowników przed ewentualnym potencjalnym zarażeniem się od rodziny, spółka w pewnym momencie zamknęła się, że się tak wyrażę, na Pocztowej. Tam przyjeżdżali z pracy, kąpali się, myli się, jedli posiłki, spali i po prostu rano wyjeżdżali do pracy, żeby ewentualnie nie
nie zarazić się od potencjalnie od rodziny, nie wiem, gdzieś na zakupach. Trudno powiedzieć, jak, gdzie by się mogli zarazić. Więc to było takie w pierwszym miesiącu tej pandemii, to było takie zabezpieczenie się przed tym, żebyśmy mogli regularnie, normalnie odbierać odpady komunalne od mieszkańców gminy Szczytna. Dla strażaków, czyli dla tych służb na pierwszej linii frontu, maski były wymagane FFP1, 2 i 3. One były najdroższe z tych masek, które były wtedy dostępne na rynku i bardzo ciężko było je uzyskać, no ale jakąś część uzyskaliśmy i przekazaliśmy tym służbom, żeby mogli kontynuować swoje działania. Pracownicy zostali wyposażeni urzędu w trzy komplety masek. Jednorazowych nie dawaliśmy, tylko dawaliśmy tego wielokrotnego użytku, te, które pozyskaliśmy właśnie z pomocy tej inicjatywy szycia masek bawełnianych. Później jeszcze zakupiliśmy maski wielokrotnego użytku. Udało nam się dostać już od firm, które zaczęły normalnie produkować te maski. Jeszcze też w poprzedniej informacji zastępca informował, że dostaliśmy 300 masek wielokrotnego użytku bawełnianych uszytych przez naszych przyjacieli z miasta partnerskiego Wielkie Pożyczki. Te maski udało nam się przez granicę przekazać dzięki też uprzejmości Straży Granicznej i pani burmistrz Kudowy-Zdroju. I te maski również zostały, przepraszam, wrzucone, brzydko mówiąc, do puli rozdawanych masek, które przekazywaliśmy mieszkańcom i instytucjom. To mówimy o podejmowanych działaniach w okresie pandemii. Oczywiście byliśmy w stałym kontakcie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy. Ustalaliśmy, co będzie robione w dalszym ciągu i tak dalej. W momencie, kiedy przyszła informacja o możliwości otwarcia szkół, przedszkoli, żłobka, po pierwsze podjąłem decyzję o zakupie tych testów dla wszystkich pracowników, żeby przede wszystkim zabezpieczyć nasze dzieci przed ewentualną groźbą zarażenia się od któregokolwiek z pracowników. Te testy też czekaliśmy na nie dość długo, bo okazało się, że nagle wszystkie albo większość gmin zaczęła zamawiać te testy. No dostaliśmy je w pewnym momencie i dlatego dopiero 4-5 czerwca przeprowadzone zostały badania przez zatrudnioną profesjonalną firmę. Mówimy tutaj konkretnie o Salusie Dusznickim, który zaoferował wykonanie tych testów przez uprawnione pielęgniarki i zutylizowanie pozostałości. No, na całe szczęście, tak jak mówiłem, wszyscy poddani badaniu w ostatecznym rozrachunku mieli test ujemny, więc nikt z pracowników jednostek organizacyjnych nie przeszedł koronawirusa, bo ten test pokazuje, czy ktoś w sobie ma antyciała, przeciwciała, więc już na przykład mógł być cichym nosicielem albo mógł zachorować wcześniej. No, na całe szczęście takiego przypadku nie było i dzięki temu mogliśmy przystąpić do sukcesywnego uruchamiania szkoły, przedszkola i żłobka. Szkoła została uruchomiona 25 maja. To były te przygotowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, ale szkoła też przygotowała pomieszczenia, zdezynfekowała wszystkie możliwe rzeczy, które były do zdezynfekowania. W przedszkolu i żłobku zostały usunięte wszystkie elementy wynikające z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, czyli pluszowe zabawki, misie, dywany, inne rzeczy, więc praktycznie te sale są, przepraszam, no, takie trochę gołe, czyli zwykła podłoga i ewentualnie ta ilość zabawek, która metalowych czy plastikowych czy drewnianych, które są poddawane codziennie czyszczeniu, dezynfekcji, ale nie stanowią ogniska przyjęcia koronawirusa, żeby to dzieciom nie można było tego rozprzestrzenić.
No niestety te zalecenia, o których mówię, mówiły też o tym, że na jedno dziecko może być, musi być wyznaczona przestrzeń 10 metrów. Więc przy założeniu na przykład, że przedszkole przed pandemią w przedszkolu było 180 dzieciaczków, tak w tych dwóch obiektach, którymi dysponujemy, maksymalnie mogło być przyjętych tylko 70 dzieci. Żłobek to już w ogóle praktycznie na początku, żeby przyjąć dzieci do żłobka, to praktycznie mogliśmy przyjąć tylko piątkę albo szóstkę, o ile pamiętam, dzieci. Ale na całe szczęście, pomimo tego, że deklaracje rodziców były olbrzymie, że oddadzą dzieci do przedszkola, oddadzą dzieci do żłobka, że dzieci pójdą do szkoły na te zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, ta frekwencja, tak jak powiedziałem, na całe szczęście jest niska i ponieważ te wymogi do tej pory nie zostały zniesione, jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu obsługiwać i przyjmować dzieci w takiej ilości, że mieścimy się w żłobku, w przedszkolu i no w szkole to moglibyśmy się zmieścić więcej. Szkoły zaczęły również konsultacje dla uczniów klas ósmych, no bo wiadomo, egzaminy. Na te konsultacje dzieci były ustawiane, że się tak wyrażę, w kolejności, żeby nie było problemów ze stykaniem się. No i szkoły zabezpieczyły te konsultacje, szkoła zabezpieczyła miejsce do egzaminu. Także tutaj egzamin ósmoklasisty odbył się w dużej przestrzeni, ale udało się z zachowaniem wszystkich reżimów związanych z koronawirusem. Wcześniej gmina Szczytna złożyła wniosek o zakup, to bardzo wcześnie, w zasadzie tylko się uruchomił program rządowy zakupu komputerów do zdalnego nauczania. Złożyliśmy wniosek w zasadzie w tej samej nocy, kiedy informacja o tym zdalnym nauczaniu została ogłoszona, złożyliśmy w zasadzie zamówienie, przepraszam, nie wniosek, na komputery i to nam oszczędziło dość dużo pieniędzy, ponieważ już dzień później komputery, które my kupiliśmy za 1890 zł, o ile pamiętam, te same komputery dzień później już kosztowały 2300 zł, więc po prostu udało nam się kupić ciut więcej komputerów niż inne gminy, które nie zdążyły złożyć zamówienia w nocy. Tak to wyglądało po prostu, to była walka, przepraszam za kolokwializm, o ogień. W każdym przypadku, czy to maski, czy właśnie komputery. Komputery zostały dostarczone, też to troszeczkę trwało, trzeba je było tutaj przygotować. Pracownicy urzędu, informatyk z urzędu, pracownicy z urzędu konfigurowali te komputery, ponieważ one były bez żadnych tam, nie były skonfigurowane, więc praktycznie i do tego pomagał nam bardzo pan informatyk ze szkoły podstawowej. Udało nam się te komputery skonfigurować, przygotować, odpowiednio zabezpieczyć i zostały przekazane uczniom w Szkole Podstawowej w Szczytnej oraz uczniom Zespołu Szkół Społecznych w Chocieszowie. Służyły im do, wczoraj bodajże zostały zwrócone, ponieważ szkoła przestaje funkcjonować, więc te komputery wróciły do nas, znaczy do szkół generalnie. No i zobaczymy, jeżeli będzie sytuacja taka, że rok szkolny we wrześniu rozpocznie się normalnie, no to przypuszczam, dostaniemy jakieś wytyczne, co z tymi komputerami będziemy mogli zrobić. A jeżeli będzie w dalszym ciągu zdalne nauczanie, no to przekażemy z powrotem wszystkim dzieciom, które potrzebują. W tej chwili złożyliśmy drugi wniosek w ramach drugiej transzy tego programu, tam już zdecydowanie mniejsza kwota jest, więc jak otrzymamy te komputery, to jeżeli będzie taka potrzeba, to rozdamy. Tutaj było też zapotrzebowanie, okazuje się, że na te komputery z przedszkola, bo nie wszystkie dzieci z przedszkola miały możliwość prowadzenia zdalnej nauki, no ale to jeżeli będzie dalej to tak funkcjonowało, to po prostu przekażemy część komputerów dla rodziców dzieci z przedszkola naszego publicznego.
To mówimy o komputerach. No i w zasadzie w momencie, kiedy można było uruchamiać powoli niektóre elementy, czyli tak jak mówię, szkoła, przedszkole, żłobek, to zaczęliśmy to wdrażać. Generalnie tak, powiem Państwu. Ostatnie zalecenia to były tylko, że samorząd może, ale nie musi. I że musi stosować się do wszystkich zaleceń GIS-owskich, do odległości, do ilości dzieci, uczniów i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, bo tutaj przechodzę już do przygotowania gminy do funkcjonowania po epidemii, bo to ostatni punkt, ale to się wiąże jedno z drugim, więc zleciłem przygotowanie, opracowanie i wykonanie dezynfekcji zewnętrznych placów zabaw, siłowni zewnętrznych i miejsc najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców, ławki uliczne, place zabaw, boiska funkcjonujące na terenie gminy Szczytna. Ta dezynfekcja oczywiście, tak jak Państwo widzicie, troszeczkę nam pogoda tutaj psuła szyki, no bo wiadomo, że jak deszcz pada, to się nie dezynfekuje, bo to jest bezsensowna praca. Dopiero w momencie, kiedy jest pogoda chociażby taka jak dzisiaj, to te dezynfekcje są przeprowadzane. Były już dwukrotne takie dezynfekcje. Na pewno będą pytania, jeżeli chodzi o plac zabaw w Centrum Sportu Aktywnego i Rekreacji Ruchowej. Tam też został ten plac zabaw zdezynfekowany jednokrotnie. Dokonałem wizji lokalnej tego placu i stwierdziłem na tyle dużo usterek tego placu, że na dzień dzisiejszy go nie uruchamiam. Mam pytania, na podstawie jakiego paragrafu jest to zamknięte. A więc jest to zamknięte na podstawie żadnego paragrafu, tylko po prostu chodzi o bezpieczeństwo użytkowników tego placu zabaw. Zleciłem firmie, która ten plac zabaw budowała. Przypominam, że ten plac zabaw już ma 10 lat, żeby wyceniła mi wymianę uszkodzonych elementów i w momencie dopiero, jeżeli te elementy zostaną uszkodzone, wymienione, uruchomię ten plac zabaw dla dzieci. Cała reszta Centrum Aktywnego Sportu jest otwarta dla wszystkich, ale nie wiem, czy Państwo to zauważacie, ja to widzę z przykrością, że w momencie, kiedy się uruchomiło cokolwiek, to wszyscy jeżdżą, nie ma żadnej opieki, nie ma żadnego dystansu społecznego zachowanego, po prostu z hulaj dusza piekła nie ma. Zresztą to dokładnie widać też w naszych sklepach spożywczych, gdzie w zasadzie przepis mówi o tym, że każdy kupujący powinien wejść w masę. Nikt niestety nie wchodzi, albo bardzo niewiele osób wchodzi w masę. Część sklepów już zaniechała w ogóle wystawiania środków dezynfekujących do rąk. I to po prostu, to docelowo może być zagrożeniem dla nas wszystkich, bo nikt nie wie, kto, gdzie i kiedy może się zarazić od tych osób, które chorują na koronawirusa bezobjawowo. Przykładem i to, co się dzieje u nas, jest to, że był moment taki, że gmina Szczytna była w zasadzie taką zieloną wyspą, gmina Międzylesie, bardzo długo nic się nie działo i nagle się okazuje, że mieszkańcy zaczynają się powoli niestety zarażać koronawirusem. Jeżeli ci, którzy są, bo teraz coraz więcej badań jest i to wychodzi z tych badań, bo to są też osoby, które bezobjawowo chorują, więc no niestety mamy kolejne przypadki zarażeń. Ja dlatego cały czas uczulam wszystkich mieszkańców gminy o to jednak, żeby byli uprzejmi stosować się do tych zasad, pomimo tego, że jest totalne rozluźnienie, czyli używania masek, przynajmniej używania masek i dezynfekcji rąk. No a co się dzieje no niestety nie mamy Straży Miejskiej, policja w dalszym ciągu jest zaabsorbowana sprawdzaniem, czy ktoś jest na kwarantannie, czy nie jest, więc policja nie jest w stanie też upilnować sytuacji na placu zabaw, na skateplazie, boiska przynajmniej o tyle są zabezpieczone, że na boisku i Orliku i na wielofunkcyjnym zajęcia prowadzą animatorzy Orlika, którzy rozpoczęli swoją pracę
od miesiąca, od połowy maja, więc oni tutaj dyscyplinują uczestników tych zajęć. Również uczniowski klub sportowy rozpoczął zajęcia, mówię o biatlonie, i tam są instruktorzy, którzy pilnują tego, ale niestety tam, gdzie nie jest w ogóle jakikolwiek nadzór, gdzie nie ma nadzoru, tam po prostu każdy robi co chce. No i z tym mamy największy problem. Osobiście zwracam uwagę, ale czasami zwrócę uwagę, to dostanę jeszcze odpowiednią reprymendę nieprzyjemną. Bo co ja wymagam, przecież wszyscy mogą już i tak dalej. Oby nie było tego czarnego scenariusza, ale chociażby na przykład dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Miejskiej i uczestnictwo Państwa w maseczkach świadczy o tym, że my jednak ten problem widzimy i naprawdę przekazujemy tę informację otwartym tekstem mieszkańcom, żeby jednak starali się ten dystans społeczny utrzymywać i pilnować się, żeby nie było kolejnych zarażeń w gminie Szczytna. Teraz przejdę do punktu drugiego tej informacji, wpływy epidemii na dochody i wydatki gminy. Więc w miesiącu marcu ubytki w dochodach z tytułu podatku PIT wynosiły 48 778 zł, z podatku CIT było 1680. W kwietniu ubytek z podatku PIT to była już kwota 229 988, czyli prawie 230 tysięcy, z podatku CIT 11 tysięcy. No i pojawiły się ubytki z wpływu od podatku z nieruchomości 42 670. W maju podatek od nieruchomości zwiększył się dwukrotnie, znaczy brak wpływu z podatku od nieruchomości, czyli 83 628 zł. I tutaj drobne kwoty pojawiają się jeszcze w innych podatkach. Więc gmina Szczytna na dzień dzisiejszy nie uzyskała wpływu z podatków od nieruchomości. Pani skarbnik, pani to podsumuje szybko, bo na końcu mamy? Przepraszam, najmocniej, bo nie mam kwoty. Natomiast wydatkowaliśmy z rezerwy na działania kryzysowe, wydatkowaliśmy w rzeczonym okresie 61 tysięcy, prawie 62 tysiące złotych. Przypominam, że w budżecie gminy mamy rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70 tysięcy złotych, więc praktycznie zostało nam niecałe 9 tysięcy złotych. Tutaj jeszcze nie ma kwoty, która zostanie wypłacona za dezynfekcję terenów przestrzeni miejskiej, więc no, na razie póki co do tych 70 tysięcy po prostu dobijemy i jeżeli będzie, mam nadzieję, że nie będzie konieczności korzystania z tej rezerwy kryzysowej, to po prostu na tym poprzestaniemy. A straciliśmy, znaczy może nie tyle straciliśmy, co nie wpłynęło do budżetu gminy przez okres marzec, kwiecień, maj 418 840 zł. Informacja bardzo dobra, mam nadzieję, dla Państwa radnych i dla mieszkańców jest taka, że w dniu wczorajszym pan minister Dworczyk oraz pani minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak ogłosiła, mam nadzieję, że pierwszą część tarczy antykryzysowej dla samorządów i nasza gmina uzyska dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1 075 931 zł. Na wkład własny do realizowanych inwestycji na terenie gminy Szczytna. Promesa będzie wręczona jutro, w dniu jutrzejszym w Radkowie, więc o taką kwotą będziemy dysponowali w tym momencie jako samorząd w ramach tarczy tej antykryzysowej dla samorządu. Jest to bardzo dobra informacja, no bo dzisiaj też będziemy podejmowali, mam nadzieję, uchwałę o zmianie budżetu gminy w tym zakresie i zaciągnięcia kredytu na inwestycje, więc ten kredyt będziemy mogli zaciągnąć mniejszy zdecydowanie. Te pieniądze nie wiem kiedy wpłyną, bo trudno powiedzieć, nie znamy jeszcze zasad. Wiem, że będziemy musieli przygotować wniosek do budżetu państwa
przelanie tych pieniędzy, no ale jest to bardzo dobra wiadomość, bo 1 000 000 zł w budżecie dodatkowo to jest bardzo duża wartość w tym momencie. I tak jak powiedziałem, przedszkole, żłobek od 5 czerwca został uruchomiony, szkoła podstawowa od 25 maja. Co mówimy tutaj teraz o dochodach i wydatkach gminy. Działalność, o wydatku to mówię, wydatkowaliśmy prawie 61 tysięcy właśnie z rezerwy na kryzysowe działania. No przypuszczalnie wydamy do tej kwoty 70 tysięcy, bo trzeba będzie zapłacić za tą dezynfekcję. Działalność jednostek organizacyjnych gminy to w zasadzie też już omówiłem jak wyglądała praca urzędu, jak wyglądała praca jednostek, znaczy szkoły przede wszystkim, ośrodek pomocy społecznej również nie przyjmował mieszkańców, było wyznaczone miejsce i godziny przede wszystkim na początku, kiedy mieszkańcy z najpilniejszymi sprawami mogli się zgłaszać do ośrodka pomocy społecznej. Tych spraw nie było dużo, zostały one zaspokojone przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, więc tutaj nie było większych problemów. Tak jak powiedziałem, w urzędzie też na początku było bardzo mało spraw do realizacji. Później tych spraw było coraz więcej. Był taki moment, że po prostu wycofałem pracę zdalną dla pracowników urzędu i wszyscy wrócili do pracy. Zaraz po tym odbyło się to badanie pracowników, więc wiemy przynajmniej na dzień badania, że pracownicy byli zdrowi. No i w tej chwili obsługujemy urząd, bo tutaj jest wiele kontrowersji. Urząd obsługuje pracowników, mieszkańców. Niestety w dalszym ciągu jest zamknięty na to, żeby mieszkańcy wchodzili na teren urzędu i załatwiali sprawy bezpośrednio w pokojach z pracownikami. Po pierwsze jest to w dalszym ciągu, od razu mówię, jest moja decyzja, ale chodzi o ostrożność w stosunku do naszych pracowników, żeby jednak nikt nas przychodzący z zewnątrz nie zaraził. Niektóre gminy sobie radzą w ten sposób, że pracownik Straży Miejskiej stoi przed drzwiami i wpuszcza, powiedzmy, 5 petentów na teren urzędu. Jak wyjdzie 5, czy wyjdzie 1, 2, wpuszcza następnych. Tak jak wspomniałem, nie mam Straży Miejskiej i w zasadzie musiałbym oddelegować poszczególnych pracowników z poszczególnych wydziałów do tego, żeby pilnowali tego, ale pracownicy mają obowiązki, swoją pracą muszą wykonać, więc wolę w ten sposób obsługiwać mieszkańców. Bardzo dużo osób się nauczyło już w tej chwili składania wniosków i innych dokumentów poprzez maila czy poprzez podpis kwalifikowalny, także te sprawy rozpatrujemy i wykonujemy na bieżąco. No jeżeli trzeba pojechać w teren, to pracownik jedzie w teren, ale to też jest na zasadzie takiej, że po prostu spotyka się w stroju ochronnym, znaczy nie w stroju ochronnym, ale w masce z mieszkańcami i załatwia sprawy typu wycinka drzewa, czy jakieś sprawy związane z remontami dróg i tak dalej. Związane to jest również jeszcze z faktem, to co Państwo widzicie, że w tej chwili trwa praca związana z termomodernizacją obiektu naszego urzędu. Na dzień dzisiejszy te prace trwają na zewnątrz, ale jednym z elementów tej termomodernizacji jest wymiana wszystkich okien we wszystkich biurach urzędu. Więc okna będą, myślę, że w ciągu tygodnia, 2 tygodni gotowe do wymiany. Będziemy sukcesywnie wymieniać, ale nie wyobrażam sobie obsługę petenta w momencie, kiedy w danym biurze są wymieniane okna. Fakt, że można to robić po południu, ale tak czy inaczej, jeżeli to będzie robione po południu, to biuro po prostu będzie zakurzone i brudne. Część materiału będzie musiała być poprzykrywana, dokumentów musiała być poprzykrywana materiałami zabezpieczającymi, żeby się nie zniszczyły, ewentualnie nie ten. Więc po prostu obsługę mieszkańca na dzień dzisiejszy po prostu robimy to w ten sposób, jak tutaj to wygląda, czyli w tym tak zwanym prowizorycznym biurem podawczym. Mieszkańcy mają informację, że mogą zadzwonić do każdego pracownika indywidualnie. Pracownik wtedy schodzi, przyjmuje dokumenty, wyjaśnia, przygotowuje dokumenty, które może od ręki wykonać.
mieszkańcy podpisują i po prostu wychodzą. Więc dlatego te utrudnienia dla mieszkańców jeszcze będą przynajmniej do połowy sierpnia, ponieważ do połowy sierpnia mamy termin zakończenia realizacji tej inwestycji, tej termomodernizacji. I od razu z góry przepraszam wszystkich mieszkańców za te utrudnienia. No ale to po prostu musimy jakoś to przebrnąć, bo tu jest praca w ruchu. No wiem, że można wymieniać okna w sobotę, w niedzielę, ale to wszystkiego się niestety nie da. Tym bardziej, że im dalej idziemy w las z remontem, tym więcej różnych dziwnych rzeczy nam przybywa, wyskakuje. Musimy tutaj podejmować jakieś szybkie decyzje, żeby sprawnie ten remont przeszedł i żeby jak najkrócej ten temat został zrealizowany. No wiem, że będzie okres urlopowy, więc w tym okresie urlopowym też część spraw po prostu przez mieszkańców zostaje odkładana na powroty z urlopów. No, także mam nadzieję, że jakoś ten okres przebrniemy. Gminna tarcza antykryzysowa. Podjąłem decyzję, że ze względu na tą sytuację finansową, o której tutaj Państwu wcześniej wspomniałem, nie będę zwalniał nikogo z podatku od nieruchomości, ponieważ przedsiębiorcy... Podatek od nieruchomości jest jedną składową działalności firmy. Jest to powiedzmy, nie wiem, 5%, może 10% całości przychodów w trakcie roku. Przedsiębiorcy wszyscy, albo większość, mogła skorzystać z tarcz kryzysowych, które zaproponował im rząd. Mogli pozyskać środki na jednorazowe pożyczki, mogli skorzystać z tego, że ich pracownicy mogli pójść na te urlopy właśnie takie wychowawcze. Mogli ewentualnie również skorzystać z tego, że pracownicy mogli pójść na zdalną pracę albo na przykład na postojowe płatne, tak jak w większości do 80%. Więc to są najwyższe koszta, no i koszta związane z ZUS-em. Przedsiębiorcy mają prawo skorzystać z ulgi na płacenie ZUS-u za pracowników i za siebie. Zresztą też chciałem wspomnieć, że gmina skorzystała z takiej możliwości w 4 przypadkach, bo to chodziło o firmy, które zatrudniają do 50 pracowników, więc z gminy Szczytna do takich ulg mogły skorzystać z takich ulg przedszkole, ośrodek pomocy społecznej, urząd miasta, gmina, miejski ośrodek kultury, biblioteka. Miejski ośrodek kultury, biblioteka uzyskały 100% zwrotu ZUS-u za 2 miesiące od pracowników. Urząd miasta, ponieważ zatrudniał większą liczbę pracowników, dostało 50% zwrotu, ośrodek pomocy społecznej i przedszkole również 50% zwrotu ZUS-u za 2 miesiące, tak? Za 2 miesiące. Ma jest w trakcie rozpatrywania, także po rozpatrzeniu tych wniosków też czekaliśmy na ocenę tych wniosków i przez ZUS. Gmina Szczytna kompleksowo odzyskała 203 tysiące złotych. 203 tysiące złotych, 451,23 grosza dokładnie za te 2 miesiące. No, złożyliśmy wnioski na kolejny miesiąc. Szkoła podstawowa, ponieważ zatrudnia powyżej 50 pracowników, niestety nie mogła wnioskować o zwrot tego ZUS-u. Więc tutaj też w pewnym momencie pojawiła się ta dodatkowa ulga i zwrot pieniędzy do gminy. No jeżeli to będzie dalej funkcjonowało, no to przynajmniej jeszcze za miesiąc czerwiec będziemy, za maj złożyliśmy wnioski, bo wiadomo, już w czerwcu uruchomione zostały jednostki, więc może tutaj być problem ze zwrotem. I przedsiębiorcy również dokładnie w ten sposób mogli skorzystać ze zwrotu ZUS-u. Mogę przy okazji, panie burmistrzu, jaka była skala tych podań przedsiębiorców? Już państwu mówię, do gminy Szczytna wpłynęło 15 podań od przedsiębiorców. W większości podań to były podania o umorzenie rat podatku. 3 wnioski były o odroczenie terminu zapłaty.
pracownicy, którzy rozpatrują te wnioski, przekazywali i dzwonili, rozmawiali z przedsiębiorcami, bo większość przedsiębiorców niestety nie wykonała, nie złożyła podania, nie złożyła wniosku na właściwym druku i nie dostarczyła odpowiednich dokumentów, ponieważ każde umorzenie czy nawet przesunięcie terminu płatności podatku jest obostrzone tym, że ustawa o finansach publicznych mówi, że przedsiębiorca powinien złożyć dokumenty świadczące o tym, że po prostu no, kondycja finansowa jego działalności jest taka, a nie inna. W momencie wpływu takiego wniosku, czy to umorzenie, czy o rozłożenie na raty, czy odroczenie terminu płatności, pracownik rozmawiał z przedsiębiorcą, przekazując informację, że może wystąpić, znaczy umorzenia nie ma, ale może wystąpić o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, ale przy założeniu, że przedsiębiorca no, musi niestety zgodnie z ustawą o finansach publicznych złożyć odpowiednie dokumenty. No i przedsiębiorcy w momencie, kiedy usłyszeli o tym, że mają złożyć odpowiednie dokumenty, to w 3/4 przypadków po prostu się wycofali i zapłacili podatki. Dokumenty to rozumiem przychody i straty. Przychody, straty, tak, tam jest cały katalog dokumentów, chyba że pan skarbnik pamięta to. Sytuacja majątkowa i tak dalej, więc. Były podania dotyczące o umorzenie w momencie, kiedy nie było w ogóle jeszcze naliczonego podatku i również takie podania wpływały. Kiedy po prostu nie było co umorzyć. Tak więc i takie zdarzały się również przypadki. Ponieważ jeszcze była wprowadzona badanie do naliczenia decyzji podatkowej, jeszcze nie została ustalona, ponieważ podatnik był wezwany do uzupełnienia informacji. To znaczy konkretnie tak prosto wniosek o umorzenie wpłynął przykładowo 10, a termin płatności był 15, więc jeszcze nie wystąpiła zaległość po prostu. No więc myśmy informowali też przedsiębiorcy, że może złożyć, ale znaczy nie o umorzenie, tylko o przesunięcie mógł złożyć wcześniej. I ewentualnie te wnioski są rozpatrywane. W dwóch przypadkach, nie będę mówił konkretnie o jakiej firmie rozmawiamy, ale w dwóch przypadkach była taka sytuacja, że w jednym przypadku to się okazało, że przedsiębiorca złożył wniosek o rozłożenie na raty, o przesunięcie i coś tam jeszcze, a później się okazało, że on w ogóle nie złożył deklaracji podatkowej. No więc po, przepraszam, karczemnej awanturze przedsiębiorca się zmitygował i złożył po prostu deklarację dopiero, a już nie mówiąc o tym, że chciał rozłożyć to albo przesunąć termin płatności. No takie przypadki były, no ale to po to są pracownicy, żeby to prostować i wyjaśniać. W paru przypadkach, już mówię raz, dwa, trzy, cztery, w czterech przypadkach postępowanie jest w toku, czyli przedsiębiorcy złożyli dokumenty, my w tej chwili jesteśmy w trakcie oceny. Jeżeli ocena będzie odpowiednia, to po prostu będziemy przesuwali termin zapłaty podatku w tym roku jeszcze, ale powiedzmy na wrzesień, październik, listopad. Dobrze, żeby do tego tematu nie wracać, panie burmistrzu. Wystąpiły dwie zaległości, rozumiem. Pierwsza to było 42 tak tysiące, później było pomnożone. Znaczy, wystąpicie państwo o spłatę w odroczonym terminie, czy? Nie, no oczywiście, tu musi być wdrożone postępowanie egzekucyjne, okay. Więc dobrze. Tutaj nie podlega to dyskusji. Ja rozumiem, że jest koronawirus, ale no prawo jest takie, że my musimy wszcząć tą procedurę, bo możemy się narazić na dyscyplinę finansów publicznych, znaczy generalnie ja. A ja chciałabym zapytać te podania, które wpłynęły o umorzenie podatku od nieruchomości, na jaką łączną kwotę mieszkańcy wnosili o umorzenie? Bo chciałabym zobaczyć, jak to się ma do innych kwot, o których mówiliśmy. Bo macie państwo te podania i pewnie pira za oko pan burmistrz wie, łącznie na jaką kwotę mieszkańcy wnosili o umorzenie. Łącznego zestawienia, przepraszam, nie mam. Mam tutaj przykładowe. Zaległość 357 zł, tu jedna osoba. Zaległość 1294 zł. Tutaj zaległość jest 1782 zł. 1407, takie kwoty. I 15 osób było, tak? 15 wniosków.
15 wniosków zostało złożonych, 13 od osób prawnych, 2 od osób fizycznych. Czy najwyższe kwoty były w granicach 1000 zł, tak? No nie, tu więcej. No. Tak? Tutaj jest firma jedna, która 4800 wisi, ale to zalega nam gminie jako zalega w ogóle, bo nie płaciła. Nie? Więc to są też sprawy zaległe, które tutaj też musimy prostować. Więc mówimy o tej tarczy. Jeżeli tak, jeżeli chodzi o to, czy informowaliśmy na stronie internetowej gminy Szczytna wszystkie informacje dotyczące możliwości jakikolwiek pozyskania środków, czy to z Urzędu Marszałkowskiego, bo tam też się pojawiła tarcza antykryzysowa, tak, Urząd Marszałkowski wyasygnował potężną kwotę dla przedsiębiorców, czy to właśnie z ZUS-u, czy z innych instytucji, gdzie można było pozyskać te środki. Cała informacja na ten temat była umieszczana, jest umieszczona na stronie internetowej gminy i to też, o czym rozmawiamy od dłuższego czasu, o co apeluję do Państwa, wszystkich mieszkańców, radnych i sołtysów, żebyście byli Państwo uprzejmi zalogować się do systemu SMS-owego gminy Szczytna, bo tam też były te informacje przekazywane, że na przykład na stronie internetowej pojawiają się informacje o możliwości skorzystania dla przedsiębiorców. Jest aplikacja Blisko, która też funkcjonuje od dłuższego czasu, na przykład bardzo mało mamy osób zalogowanych w tej aplikacji, a ona naprawdę jest pożyteczna, i bo te informacje pojawiają się na stronie, w aplikacji Blisko, na Facebooku gminnym oraz właśnie pilniejsze sprawy były wysyłane SMS-ami. No nie ukrywam, że za SMS-y musimy płacić, no więc tu jeżeli były to sprawy jakieś takie, powiedzmy sobie, nie naglące i nie palące, więc SMS-ami tego nie rozsyłaliśmy mieszkańcom, ale sprawy związane właśnie z pomocą dla przedsiębiorców i nie tylko wysyłaliśmy, również SMS-em do mieszkańców, więc cały czas apeluję o to, żeby wszyscy, którzy, to są aplikacje bezpłatne, niczym nie trzeba za nic płacić, a naprawdę wiedza, informacja, którą my wysyłamy poprzez te aplikacje, jest bezcenna czasami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy radni mają pytanie? Proszę, pan Marek Szpanier. Ja mam tutaj może 3 uwagi. Pierwsza uwaga dotycząca funkcjonowania i urzędu. Nie wyobrażam sobie, żeby tak funkcjonował urząd w dalszym ciągu, a do 15 sierpnia to jest wręcz niedopuszczalne. Uważam, że stanie pod drzwiami, naciskanie dzwonka na policję i czekanie, aż ktoś zlituje się i zejdzie i otworzy, jest nie do przyjęcia. Po pierwsze, uważam, że należy zamontować chociażby nomofon i do 2-3 pokoi, które są najczęściej oblegane przez mieszkańców, żeby mieszkaniec mógł po prostu rozmawiać bezpośrednio z daną osobą i poprosić, żeby zeszła. I to już w dużym stopniu poprawi możliwość kontaktu i szybszego skontaktowania się z pracownikiem czy z pracownikami. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest możliwość nawet w czasie remontu prowadzenia remontu na pierwszym piętrze, a na parterze przyjmowanie interesantów nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego, który jest wyłączony w ogóle z działalności. To jest jedna rzecz. I myślę, że nad tym należałoby się zastanowić, bo proszę Państwa, no mieszkańcy głośno o tym mówią, że urząd jest, tylko po co on jest, jak do niego nawet wejść nie można i nie można sprawy załatwić, a stanie w kolejkach i oczekiwanie, że ktoś się zlituje, wpuści, no to jest troszeczkę niepoważne dla tych ludzi. Druga sprawa, uważam, że decyzja o nieumarzaniu podatku generalnie i mówienie, że nie umarzam, nie składaj podania, bo i tak ci nie umorzę, to jest bez sensu, bo no, po co on ma składać podanie, jak on i tak wie o tym, że nie dostanie umorzenia. Ja uważam, że my jako gmina żyjemy z naszych mieszkańców, żyjemy z firm, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie naszej gminy, od najmniejszej indywidualnej prowadzonej działalności w postaci na przykład fryzjer, kosmetyczka, poprzez działalności proturystyczne, i powinniśmy my jako gmina podjąć decyzję o generalnym zwolnieniu z podatku. Bo słyszałem, że były podania o zwolnienie z podatku, natomiast nie słyszałem, ile tych podań było o zwolnienie z podatku. Jeżeli były takie podania, to te podania powinny znaleźć się na sesji rady, ponieważ to rada decyduje o zwolnieniu z podatku i może podjąć uchwałę o generalnym zwolnieniu, jeżeli dobrze pamiętam, z podatku, bo w przepisach chyba związanych z koroną zostało to zmienione, że można podatek zwolnić z podatku, czyli można zrezygnować, gmina może zrezygnować z takiego podatku. Jeżeli się mylę, to proszę mnie sprostować. Natomiast uważam, że nic by się nie stało, gdybyśmy my jako radni, jako rada,
podjęli uchwałę na przykład o zwolnieniu części przedsiębiorców związanych bezpośrednio z turystyką, z agroturystyką, z drobnymi usługami, na przykład z trzeciej raty podatku od nieruchomości. Przeliczając to, to będą niewielkie pieniądze w skali gminy, a dla mieszkańców będzie to na pewno mały zastrzyk, ale wizualnie i brzydko mówiąc, ludzie na pewno to odczują lepiej i będą wspominać, że gmina też chciała pomóc. Dziękuję. Dziękuję. Panie Burmistrzu. Bardzo dziękuję za uwagi Rady. Jeżeli chodzi o domofon, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale wyprowadziliśmy kable na zewnątrz urzędu przy głównym wejściu i tutaj przy bocznym również, no ale boczne w tej chwili jest zajęte, ponieważ trwa inwestycja. Już byłem skłonny zamontować domofon, ale okazało się, że podobna sytuacja była w gminie wiejskiej Kłodzko, gdzie pan wójt zamontował domofon. I po trzech dniach przyszła oficjalna skarga na to, że ktoś, kto przyszedł do domofonu, zadzwonił, przycisnął i powiedział coś do słuchawki, czy tam do mikrofonu, wszedł do urzędu, następny przychodzi i robi dokładnie to samo i w tym momencie może zarazić się koronawirusem od poprzedniego. Więc tam praktycznie przy tym domofonie ktoś powinien stać i dezynfekować go po każdym. I to jest po prostu realne niebezpieczeństwo zarażenia się osoby od poprzedniej osoby, o której nie wiem w ogóle, czy jest chora, czy nie. Więc dlatego zrezygnowałem z tego. Zresztą pan wójt gminy Kłodzko dokładnie zrezygnował z tego pomysłu. Na drzwiach wejściowych są dokładna informacja, który pracownik pod jakim numerem wewnętrznym pracuje. Ludzie w zasadzie w tej chwili wszyscy mają telefony komórkowe i po prostu najnormalniej w świecie dzwonią, pracownik schodzi. Może to trwa troszeczkę dłużej, ale naprawdę dla bezpieczeństwa i mieszkańców i pracowników takie coś wprowadziłem. Można się z tym zgodzić albo można nie zgodzić. Tutaj nie mówimy o jakichś wielkich tłumach. No, teraz były tłumy, przepraszam, też mieszkańców, no bo mamy wybory, więc ludzie przychodzili prosić o te karty do głosowania, żeby mogli głosować gdziekolwiek indziej. Ale naprawdę przed wyborami nie było jakiegokolwiek zatoru, przepraszam za brzydkie słowo, jeżeli chodzi o mieszkańców. Wprost przeciwnie, mieszkańcy nawet się nauczyli, ci, którzy mają sprawę do załatwienia pilną, nauczyli się, że po prostu dzwonią wcześniej do pracownika, umawiają się na godzinę 12 czy 12.15 czy 12.20. Pracownik czeka na nich, otwiera drzwi, załatwia sprawę, mieszkańcy wychodzą. Więc ci, którzy mówią, że tutaj są jakieś zatory, że oczekuje się nie wiadomo jak długo, mówię, przed wyborami teraz naprawdę był wzmożony ruch, bo mieszkańcy przychodzili o zaświadczenia, że mogą głosować w innych okręgach wyborczych czy w innych miastach. No tutaj faktycznie był ten i za to też bardzo przepraszam, ale tak po wyborach to już ten temat na pewno zniknie. A tak w ogóle, to tak jak powiedziałem, 80% spraw w tej chwili mieszkańcy załatwiają mailowo, poprzez ePUAP. Już nasze społeczeństwo się troszeczkę przez tego koronawirusa zmieniło i podejście do koronawirusa się zmieniło, co zauważam również w ilości podpisów kwalifikowalnych, które są przygotowywane tutaj przez pracownika w urzędzie. To jest też na zasadzie, że pracownik zaprasza osobę w tym momencie już bo tam musi złożyć podpis do swojego biura i te sprawy są załatwiane. Coraz więcej jest tych elektronicznych podpisów zakładanych przez mieszkańców, więc to jest naprawdę duża zmiana. To jeżeli chodzi o funkcjonowanie, no mówię do sierpnia, jeżeli bo teraz tak, pracownik by musiał z góry wynieść wszystkie dokumenty łącznie z komputerem na dół, bo wiele rzeczy niestety ma w komputerze. Będę się starał, żeby to były jak najmniejsze problemy związane z tym remontem dla mieszkańców. Niektóre biura postaram się w ten sposób, cenna uwaga, że Urząd Stanu Cywilnego funkcjonuje 2-3 razy w miesiącu, bo jest ślub i tyle. To ewentualnie przeniosę część biur tutaj na dół, tak żeby część pracowników mogła obsługiwać mieszkańców, którzy muszą przyjść na górę. Jeżeli chodzi o podatek, do tej pory rząd
w tej tarczy antykryzysowej dla samorządów, która została podpisana chyba w piątek przez Sejm, jeszcze nie została przyjęta przez Senat i nie wróciła, ale powiedzmy już pieniądze są rozdysponowane. Ani słowa nie ma, ani słowa nie ma na temat rekompensaty samorządom za podatek. Pan Marek dokładnie wie, że jak się zwalnia kogoś z podatku, to gmina dostaje dwukrotnie, bo w subwencji po prostu budżet państwa uważa, czy państwo uważa, że jeżeli gmina jest na tyle bogata, żeby zwolnić mieszkańca z podatku, to po prostu te pieniądze mu nie zwraca w subwencji. Więc praktycznie tracimy dwukrotnie. Ja wiem, że to są niewielkie kwoty i właśnie dlatego, że to są niewielkie kwoty, to czasami po prostu ludzie próbują wykorzystać sytuację. Powiedziałem, jaka jest struktura. To jest może 10% działalności gospodarczej w skali roku, podatek od nieruchomości. I my dokładnie o tym wiemy, bo to nie są aż tak wielkie kwoty. Większość firm działających na rynku naszym turystycznym po prostu zapłaciła cały podatek w styczniu. No i później też drapali się po głowie, o kurczę, mogłem nie zapłacić, nie? Ale te podatki się, zresztą część mieszkańców też nie czeka na płacenie rat, tylko spłaca pierwszą ratę, całość podatku w terminie pierwszej raty. I tak to wygląda, bo to nie są naprawdę wielkie pieniądze. Największym obciążeniem jest ZUS, są wynagrodzenia dla pracowników i tutaj przedsiębiorcy naprawdę mieli dużą możliwość pozyskania środków z zewnątrz. I od tego my też byliśmy, ja też rozmawiałem z przedsiębiorcami, bo dzwonili do mnie i mówiłem, że proszę bardzo skorzystać z pieniędzy marszałkowskich, proszę skorzystać z pieniędzy Powiatowego Urzędu Pracy, proszę skorzystać z pieniędzy ZUS-owskich, bo to są pieniądze dla was naprawdę wielkie. No, radni, państwo radni możecie, oczywiście jest prawo takie, że możecie podjąć uchwałę o zwolnieniu z podatku, bo mieliśmy też wnioski, powiem państwu, takich firm jak Tauron, żeby ich zwolnić z podatku. No więc sobie nie wyobrażam, że my, Tauron, mielibyśmy zwolnić z podatku od nieruchomości. Oni od nas biorą pieniądze za prąd, my im płacimy te pieniądze za prąd, mieszkańcy płacą pieniądze za prąd, a my jeszcze mamy zwolnić z podatku od nieruchomości. No takie wnioski też były. Tylko po prostu te wnioski od razu odpisywałem, że nie ma takiej możliwości, żeby zwolnić z podatku od nieruchomości. No więc tak to wygląda. Tak jak powiedziałem, państwo macie możliwość inicjatywy legislacyjnej w tym kierunku. No tylko pytanie, czy wchodzimy w ten temat. No bo do tej pory nie ma, jeżeli byłaby cień szansy i informacja o tym, że budżet państwa nie zabierze nam tych pieniędzy, które myśmy nie chcieli przyjąć od podatników, otwartymi rękami się pod tym podpisuję. No ale my dostajemy dwukrotnie. Przy naszej mizerii finansowej tym, co tutaj państwu przekazałem, no na całe szczęście jest ta tarcza inwestycyjna, która pojawiła się wczoraj. Do tej pory w ogóle nikt o tym nie mówił. Nawet na wspólnym posiedzeniu komisji, kiedy rozmawialiśmy, mówiliśmy o kredycie, żeby w ogóle inwestycje mogły ruszyć, o kredycie 1 700 000. Dzień dzisiejszy możemy mówić o tym, że ten kredyt nie musimy wziąć w kwocie 1 700 000. Możemy po prostu wykorzystać tylko niezbędną kwotę, która nam będzie potrzebna do wkładu własnego, która też wyjdzie po przetargach. Zobaczymy, czy przetargi będą niższe, tak jak mówiłem, bo wszędzie w okolicy przetargi ogłoszone są po prostu rozstrzygane w niższych kwotach niż nawet kosztorysy inwestorskie. Więc od wczoraj informacja o tym milionie, który dostajemy z rządu. Jeżeli się ukaże informacja, że rząd zwalnia, nie zabierze nam tych pieniędzy, które my zwolnimy, z przyjemnością zwolni przedsiębiorców z płacenia rat. Dodatkowo jeszcze jest informacja taka, że rząd zwolni użytkowników wieczystych z płacenia podatku za użytkowanie wieczyste w tym roku, że będą mogli zapłacić w przyszłym roku. Czyli gmina Szczytna znowu dostanie mniej pieniędzy, będzie mniejszy wpływ z podatku za użytkowanie wieczyste gruntu. No więc to musimy mierzyć siły na zamiary. A tak jak wspomniałem, większość z tych przedsiębiorców, o których tu rozmawiamy, tych 15, w momencie, kiedy mieli złożyć dokumenty związane ze zwolnieniem z podatku,
się po prostu z tego wycofali. No. Dziękuję. Dziękuję za odpowiedź. Czy jeszcze w tym punkcie jakieś pytania są? Proszę, pan radny Janiszewski. To znaczy rozumiem, bo chyba pan radny Marek Szpanier wskazał, że nie wiem, czy to rzeczywiście ma miejsce, że jakby gmina nie przyjmuje podań o umorzenie podatku. Chyba to nie następuje. Podania wszystkie przyjmujemy. Pracownik stosuje pismo do wnioskodawcy o to, że musi do tego podania złożyć dokumenty. Takie, 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 takie. I wtedy jest to rozpatrywane. Jest rozpatrywane, jeżeli złożą dokumenty. Mamy 5 podań w postępowaniu. A najczęściej rezygnują i po prostu płacą ratę podatku. Prawdę powiedziawszy, w pewnym momencie można tak było pana słowa zrozumieć. Przesunięcie terminów. Każdy wniosek jest przyjmowany i rozpatrywany właściwie. Jeżeli jest o umorzenie... Proszę? Znaczy, nie, nie. Mamy 5 w postępowaniu. Mówiłem o przesunięcie terminu płaty, tak. Nie, nie, dokładnie tak, tak powiedziałem. No nie. Ale część wniosków była niewłaściwie zrobiona, ponieważ część wniosków o umorzenie była złożona przed terminem raty, więc tutaj, tak, dokładnie. Tak. I zostali poinformowani, że mogą złożyć wniosek o przesunięcie terminu spłaty raty, ale już tego wniosku nie złożyli. Dziękuję. Czy jeszcze pytania? Proszę. Jeszcze jedna moja uwaga. Bardzo ostrożnie bym podchodził do takiego generalnego zwalniania podmiotów, czy wszystkich podmiotów, czy podmiotów z poszczególnych branż, bo nawet w tych branżach, nawet w branży turystycznej są różne przypadki. Być może są podmioty te większe, gdzie przyjmowały grupy zorganizowane. To rzeczywiście ten skutek spadku przychodów jest bardzo duży. Natomiast te mniejsze podmioty być może tak bardzo nie odczuły tej sytuacji, albo teraz nie odczuwają. Więc generalnie raczej byłbym skłonny, żeby to rozpatrywanie tych podań może rzeczywiście było w tym tradycyjnym trybie, bo wtedy można indywidualnie wszystkie przypadki rozpatrzeć. Bo różnie mam również świadomość tego, że nawet osoby, które składają do ZUS-u, generalnie składają, bo wszyscy składają. Niekiedy nie biorą pod uwagę swojej sytuacji w danym momencie, a to różnie z tym bywa. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu. No dokładnie, właśnie dlatego taką zasadę stosujemy, że ma przedłożyć dokumenty o kondycji finansowej i wtedy rozpatrujemy możliwość przesunięcia terminu spłaty raty podatku od nieruchomości. Dziękuję. Proszę Państwa, ostatni raz w tym temacie. Problem jest zupełnie gdzie indziej i o tym nie wiem, dlaczego nikt głośno nie mówi. Po pierwsze, większość przedsiębiorców zapłaciła podatek przed 15 marca. Za drugi kwartał w związku z powyższym nie mogło złożyć żadnego podania o umorzenie czegokolwiek, bo pieniądze już zapłaciło. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, przed przejściem do punktu 7 ogłaszam 10 minut przerwy.
Szanowni Państwo, po przerwie wznawiamy obrady 19 sesji Rady Miejskiej w Szczytnej. Radnych jest nadal 11, zatem mamy kworum do podejmowania uchwał. Przejdziemy do punktu 7, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt 1, nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej. Proszę Państwa, projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się we wtorek. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Na posiedzeniu komisji była pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej, która odpowiadała na zadawane pytania. Czy, proszę Państwa, w związku z tym są jakieś pytania lub wnioski do projektu uchwały? Jeśli nie, proszę Państwa, przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej. Radni głosują poprzez naciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Poproszę. Ogłaszam, że projekt uchwały został przyjęty. Przejdziemy teraz do podpunktu 2. Projektu uchwały przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Szczytna na lata 2020-2023. Projekt również był omówiony na wspólnej komisji. Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Szczytnej zaopiniowały pozytywnie projekt. Czy do projektu będą zgłaszane uwagi lub wnioski? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Szczytna na lata 2020-2023. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Szczytna na lata 2020-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy, proszę Państwa, do głosowania nad omawianą uchwałą poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Uchwała została przyjęta. Proszę Państwa, przejdziemy do podpunktu 3, a więc projektu zmiany uchwały nr 21 łamane na 126 łamane na 16 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020. Projekt uchwały również był omawiany na wspólnej komisji i zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Czy do omawianego projektu będą jakieś wnioski składane lub są uwagi? W takim razie odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym zmienia się gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rozpoczynamy głosowanie nad omawianą uchwałą poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
Uchwała została przyjęta. Przejdziemy teraz do podpunktu 4, a więc projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 15/106/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020. Omawiany projekt uchwały również był przedmiotem opiniowania komisji, która miała miejsce we wtorek. Nie było żadnych tutaj uwag. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie. Czy są jakieś wnioski co do projektu? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 15/106/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2020 w załączeniu numer 1 do uchwały w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020 w miesiącu sierpniu. Podpunkt pierwszy. Treść. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze otrzymuje numer punkt pierwszy. Podpunkt drugi. Dodaje się punkt drugi. Kontrola wydatkowania środków przekazanych przez Gminę Szczytna w Stowarzyszeniu TKS Hutnik w roku 2018-2019. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy do głosowania nad omawianą projektem uchwały poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuje się od głosu. Uchwała została przyjęta. Przejdziemy do podpunktu 5, czyli projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Projekt uchwały również został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Czy do omawianego projektu są jakieś wnioski lub uwagi? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej działkę numer 2221/1 o powierzchni 0,0006 hektara AM1 obręb Szczytna będącej własnością gminy Szczytna na działkę numer 1858/3 o powierzchni 0,0032 hektara AM1 obręb Szczytna stanowiącej własność osoby fizycznej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy do głosowania nad omawianym projektem uchwały poprzez przyciśnięcie za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Uchwała została przyjęta. Kolejny podpunkt to jest podpunkt 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 23/151/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest gmina Szczytna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków zmienionej uchwałą numer 28/168/17 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Omawiany projekt uchwały również został zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Czy do omawianego projektu będą składane wnioski lub uwagi? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Rada Miejska w Szczytnej uchwala. Paragraf pierwszy. W paragrafie pierwszym dodaje się punkt 8 o następującej treści. Podpunkt 8. Gmina Szczytna, miejscowość Łężyce, położony na drodze wewnętrznej o numerze ewidencyjnym działki gruntu 439. Paragraf drugi. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przejdziemy teraz do głosowania nad omawianym projektem uchwały poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
Uchwała została przyjęta. Kolejny podpunkt, podpunkt 7. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytna. Projekt również był omawiany na komisji, które zaopiniowały go pozytywnie. Czy do projektu uchwały będą składane wnioski lub uwagi? Jeśli nie, przejdziemy do głosowania. Momencik, jeszcze najpierw odczytam może projekt tej uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Szczytna. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Szczytna na rok szkolny 2020-2021, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie, określa się w sposób następujący. Podpunkt 1. Olej napędowy 4,01 za litr. Podpunkt 2. Benzyna 3,89 za litr. Podpunkt 3. Autogaz 1,77 za litr. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczynamy głosowanie nad omawianym projektem uchwały poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do podpunktu 8, a więc rozpatrzenia skargi z dnia 25 maja 2020 roku na burmistrza Szczytnej. Proszę Państwa, w dniu 25 maja do przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej wpłynęło pismo o treści, która miała charakter skargi na działalność burmistrza Szczytnej. Skarga zgodnie z kompetencją została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i poproszę Panią Przewodniczącą o sprawozdanie w tej kwestii. Szanowni Państwo, tak jak Pani Zastępca Przewodniczącej powiedziała, 25 maja do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej wpłynęło pismo treści, która miała charakter skargi na działalność burmistrza Szczytnej, a dotyczyła braku jego zgody na sprzedaż całej lub części działki numer 338/4 w Wolanach na poprawę zagospodarowania, której właścicielką jest skarżąca w związku z potrzebą budowy przed skarżącą ekologicznego szamba oraz nowego ujęcia wody pitnej w postaci studni głębinowej. Przewodniczący Rady przekazał nam, czyli Komisji Skarg i Petycji, tę skargę. Zapoznaliśmy się szczegółowo z jej treścią. Zaprosiliśmy panią, która była skarżącą. Po wysłuchaniu skarżącej oraz burmistrza Szczytnej Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. W związku z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został przygotowany projekt uchwały. Czy będą składane wnioski lub jakieś uwagi są do projektu? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Po przeprowadzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania wyjaśniającego Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uznaje się skargę z dnia 25 maja 2020 roku na burmistrza Szczytnej za bezzasadną. Paragraf drugi. Uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z pouczeniem o treści artykułu 239 KPA zostało zawarte w uzasadnieniu do uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały polegające na przesłaniu jej wraz z uzasadnieniem skarżącej powierza się z przewodniczącemu Rady Miejskiej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy w tej chwili do głosowania nad projektem uchwały poprzez wciśnięcie guzika za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Uchwała została przyjęta. Przejdziemy teraz do podpunktu 9. Rozpatrzenia petycji wniesionej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
Proszę Państwa, do Rady Miejskiej w Szczytnej wpłynęła również petycja, która została według właściwości przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poproszę Panią Przewodniczącą o stanowisko. Petycja Koalicji Polska Wolna od 5G wpłynęła do Rady Miejskiej 23 marca bieżącego roku. Przedmiotem petycji były postulaty podjęcie przez Radę Miasta Szczytnej uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami oraz zobowiązania burmistrza Szczytnej do wykonania uchwały, opublikowania jej na stałe na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz profilu Facebooka Urzędu Miasta i Gminy Szczytna. Komisja do skarg, wniosków i petycji zapoznała się z tą całą dokumentacją. Było tego bardzo dużo i był materiał bardzo obszerny. Po bardzo szczegółowej analizie tych dokumentów stwierdziliśmy, że komisja nie postanawia nie uwzględniać wniosków zawartych w tej petycji, czyli Polska, Koalicji Polska Wolna od 5G. Dziękuję. Dziękuję bardzo za stanowisko. Czy są pytania lub wnioski? Jeśli nie, został przygotowany projekt uchwały zgodnie tutaj ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Odczytam projekt uchwały. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się nie uwzględniać wniosków zawartych w petycji Koalicji Polska Wolna od 5G z dnia 23 marca 2020 roku. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczytnej do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy teraz do głosowania nad projektem uchwały poprzez wciśnięcie za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Proszę Państwa, przejdziemy teraz do podpunktu. Proszę, Pan Radny. Proszę Państwa, chciałem zgłosić w tym momencie wniosek formalny, jeżeli Państwo pozwolicie, i dokonanie zmiany w porządku dzisiejszej sesji poprzez rozpatrzenie teraz w tym momencie, czyli w punkcie 10 projektu uchwały, który jest w punkcie 7, podpunkcie 12. wniosku do samorządu województwa dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych, żeby ten wniosek rozpatrzyć, a jeżeli dokonamy takiej zmiany w porządku, zgłoszę wtedy drugi wniosek, dobrze? Dobrze. W takim razie muszę poddać pod głosowanie wniosek formalny pana radnego. Będziemy głosować nad zmianą porządku obrad. Mianowicie zmiana ma polegać na tym, że w punkcie 7 podpunkt 10 będzie to rozpatrywanie projektu uchwały wniosku do samorządu województwa dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka, Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 2030. Natomiast projekt uchwały zmiana budżetu gminy Szczytna na rok 2020 będzie miał podpunkt 11. Projekt uchwały zmian w wieloletniej prognozie finansowej gmina Szczytna będzie miał podpunkt 12. Szanowni Państwo, zagłosujemy nad wnioskiem formalnym pana radnego poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym, że zmienił nam się porządek obrad, w tej chwili przejdziemy do punktu 7, podpunktu 10. Momencik.
Omawiamy w tej chwili projekt uchwały w sprawie wniosku do Samorządu Województwa Dolnośląskiego o wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych dla miast Bielawy, Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic Śląskich oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Projekt uchwały również był omawiany na wspólnych komisjach i zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Czy do projektu uchwały będą składane jakieś wnioski lub uwagi? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Szczytnej wnosi do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o określenie miejskiego obszaru funkcjonalnego i jego granic dla miast Kłodzka, Ząbkowic Śląskich, Dzierżoniowa i Bielawy oraz uznanie ich za obszar strategicznej interwencji w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030, w tym zastosowanie dla niego instrumentu rozwoju terytorialnego w postaci zintegrowanych inwestycji terytorialnych w nowym okresie programowania 2021-2027. Paragraf drugi. Rada Miejska w Szczytnej deklaruje wolę przystąpienia gminy Szczytna do miejskiego obszaru funkcjonalnego i współdziałania z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi w paragrafie pierwszym w realizacji programu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Szczytnej poprzez przedłożenie jej Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Paragraf cztery. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy teraz do głosowania nad omawianą uchwałą poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Uchwała została przyjęta, więc kolejny podpunkt to jest podpunkt 11. Proszę pan radny. Proszę państwa, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią chciałem zgłosić drugi wniosek formalny. Bardzo prosiłbym o ogłoszenie przerwy w obradach dzisiejszej sesji i przeniesienie dalszego ciągu sesji na dzień 9 czerwca, to jest czwartek, na godzinę 14. Przepraszam, lipca, 9 lipca, na godzinę 14. Uzasadnię ten wniosek. Proszę państwa, za chwileczkę mamy dyskutować nad zmianą projektu budżetu na rok bieżący i kolejną uchwałę związaną z tym, czyli na wieloletnią prognozę finansową gminy Szczytna. Drodzy państwo, w tej chwili trwa procedura przetargowa na największe zadanie inwestycyjne, które ma być realizowane na terenie naszej gminy. Remediacja przy ulicy Leśnej. Jest to inwestycja, która będzie kosztowała około 6,5 miliona złotych. Po przetargu, jeżeli zadanie będzie droższe, nie będzie możliwości podpisania umowy na to zadanie. Będzie potrzebna sesja, żeby dokonać zmiany w budżecie, to jest raz. Lub też sesja nadzwyczajna, która spowoduje przyspieszenie procedury i ewentualnie da możliwość podpisania umowy z wykonawcą na realizację tego zadania. Proszę państwa, mamy miesiąc już czerwiec. Jeżeli nie będzie w trybie pilnym zwołana sesja nadzwyczajna, to praktycznie miesiąc lipiec będzie kolejnym miesiącem, który wykonawca nie wejdzie na tą inwestycję, czyli praktycznie w połowie sierpnia rozpocznie dopiero realizację inwestycji, a inwestycja jest potężna, ponieważ obejmuje bardzo trudny teren do realizacji tego zadania i termin wykonania zadania musi być do września przyszłego roku. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w projekcie budżetu, który mamy za chwileczkę dyskutować, jest mowa o kredycie 1 700 000 złotych na wkład własny na zadania inwestycyjne, o których mówiliście państwo na wspólnym posiedzeniu komisji. W tej chwili otrzymaliśmy również informację, że w dniu jutrzejszym będzie promesa związana z zadaniami inwestycyjnymi, tak zwana tarcza dla samorządów. Mamy otrzymać kwotę 1 000 000 złotych. Prawie 1 075 000 złotych, która powinna się według mnie znaleźć w budżecie i w tym samym zwolnić wysokość kredytu, który będziemy chcieli zaciągnąć. Jeżeli nie planowaliśmy tej kwoty, czyli 1 750 000 w ramach tarczy
ochronnej samorządów, to praktycznie powinniśmy kredyt brać w wysokości 700 tysięcy złotych. Uważam, że powinniśmy z góry zaplanować, na co te pieniądze wydamy, jak te pieniądze wydamy, tym bardziej, że to są pieniądze związane z zadaniami inwestycyjnymi. I po przetargu, tym dużym, jak będziemy znaleźć dokładny koszt inwestycji, możemy dokonać weryfikacji budżetu i dyskutować już nad realnym budżetem właśnie w miesiącu lipcu, czyli 9 lipca. Jeżeli tego nie będziemy, nie przerwiemy tej sesji, to jak znam życie, to będziemy się i tak spotykać na sesji nadzwyczajnej i nie będziemy rozmawiać o szczegółach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę, panie burmistrzu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt budżetu, który zaproponowałem państwu teraz do przyjęcia na dzisiejszej sesji, mówi o inwestycjach, które musimy w ogóle wprowadzić do budżetu gminy Szczytna. I te inwestycje, jeżeli nie zostaną wprowadzone, to w zasadzie ja jako burmistrz mam związane ręce, jeżeli chodzi o ogłoszenie przetargu i ewentualnie wyłonienie wykonawcy. Pan radny był uprzejmy wspomnieć o tym, że do 6 lipca moglibyśmy przesunąć rozstrzygnięcie tej uchwały, ewentualnie jej zmiany. Powiem państwu, jaka jest procedura wyłaniania wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Procedura ta wygląda w ten sposób, że do dnia określonego, czyli w tym przypadku do 3 lipca, wykonawcy potencjalni, a mamy zapytania z 3 różnych firm, wykonawcy potencjalni mogą składać i mają czas na złożenie dokumentacji przetargowej. Komisja przetargowa zbiera się w poniedziałek, 6 zbiera się komisja przetargowa i stwierdza, czy oferta jest ważna, czy jest nieważna, czy wymaga uzupełnienia. W wielu przypadkach dotychczas, w poprzednich latach, była taka sytuacja, że oferta wymagała uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów, które nie rzutowały na unieważnienie jego oferty, ale mogły wpłynąć na wartość przetargu. Żeby takie dokumenty uzyskać od wykonawcy, to nie trwa to 2 dni, bo komisja po pierwsze musi przejrzeć komplet dokumentów, tak jak pan radny był uprzejmy wspomnieć, jest to duży przetarg. Po przejrzeniu tego kompletu dokumentów przewodniczący komisji przetargowej występuje do wykonawcy o uzupełnienie dokumentów, jeżeli istnieje taka potrzeba i daje się na to wykonawcy odpowiedni czas. To nie jest 1 czy 2 dni. Więc samo rozstrzygnięcie przetargu może nastąpić w ciągu, nie wiem, tygodnia do 10 dni, bo tak mniej więcej do tej pory było, o czym pan radny dokładnie wie, bo w poprzednich latach tak niestety bywało, że te dokumenty wymagały uzupełnienia, żeby móc rozstrzygnąć właściwość wykonawcy do złożenia oferty. To jest jedno, więc generalnie ten termin, o którym tutaj jest proponowany, żeby sesja Rady odbyła się, przerwana sesja Rady i prace nad budżetem, żeby się odbyły 9, tak, o ile pamiętam? 9. Jest po prostu najnormalniej w świecie nierealna. Nie będziemy w stanie ewentualnie sprawdzić dokumentacji. Dokumentację prostą na zadanie za 100 tysięcy, 200 tysięcy komisja jest w stanie przepatrzyć w ciągu 1-2 dni. Ale mówimy tutaj, tak jak pan radny był uprzejmy wspomnieć, o największej inwestycji obecnego czasu, czyli największą poprzednia była rozbudowa budynku szkolnego, gdzie było dofinansowanie 5 milionów i samo zadanie było droższe. Teraz mówimy o kwocie 6 milionów. Nie wiadomo, jak będzie po przetargu, czy ta kwota będzie wyższa, czy będzie niższa. Więc czas na przygotowanie właściwego wniosku o przyjęciu wykonawcy najniższą ceną, to nie jest 3 dni. I tu trzeba mieć świadomość, że do 9, czyli praktycznie w ciągu 5 dni, nie jesteśmy w stanie, komisja przetargowa nie będzie w stanie wyłonić wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
Co za tym idzie? Po takim ogłoszeniu, po takiej decyzji komisji, ja jako burmistrz mam 30 dni na podpisanie umowy z wykonawcą. Przy założeniu, że ta kwota będzie może wyższa, tak jak pan radny sugeruje, a może być niższa. Jeżeli będzie niższa kwota, to my tą kwotę maksymalną, która jest kosztorysu wykonawczego, mamy wprowadzoną do budżetu i tutaj ten temat jest w zasadzie, no będzie niższa, ok, nie ma problemu, mogę podpisać umowę, wykonawca wchodzi na plac budowy. Tak jak państwu wspominałem jeszcze na poprzedniej sesji i wcześniej, ze względu właśnie na przesunięcia z realizacją tego projektu, które wynikały z różnych aspektów, nie będę w tej chwili ich tutaj poruszał, łącznie z tym nawet, że teraz po zapytaniach ofertowych, po zapytaniach do przetargu oferentów musieliśmy wydłużyć czas złożenia dokumentacji o kolejne 3 dni, czyli bo było planowane do końca czerwca, przesunęliśmy termin złożenia dokumentacji ofertowej do piątku, czyli do 3 lipca. Po prostu w tym momencie to nam się wydłuży. Ja mam 30 dni od momentu podpisania, znaczy od momentu ogłoszenia wyników konkursu, mam 30 dni na podpisanie umowy z wykonawcą. I to, co wspomniałem, że wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie realizacji projektu do przyszłego roku. Do tej pory nie mamy jeszcze decyzji. Na razie w projekcie budżetu realizacja całego projektu jest w bieżącym roku. I teraz tak, ta decyzja o wydłużeniu jest w zasadzie zaakceptowana tylko oczywiście przez sytuację z koronawirusem, pracą zdalną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Czekamy na oficjalne stanowisko pana prezesa. W tym momencie, jak będziemy mieli to oficjalne stanowisko pana prezesa, to i tak będziemy musieli zmienić budżet gminy Szczytna i wieloletnią prognozę finansową, rozkładając realizację projektu na rok bieżący oraz rok przyszły. To jest, jeżeli chodzi o temat projektu remediacji terenu przy ulicy Leśnej. I teraz tak, mówię, nierealny termin 9 na posiedzenie sesji Rady Miejskiej, bo nie wiadomo kiedy rozstrzygnięty zostanie przetarg. A te zadania inwestycyjne, które tutaj wprowadzamy w tej zmianie budżetu, czyli przede wszystkim remont ulicy Szpitalnej Kołłątaja i Kopernika. Przede wszystkim mówimy o, w skrócie mówiąc, przebudowie parkingu w ulicy Leśnej. Mówiąc o Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, czyli droga dojazdowa do gruntów rolnych w Złotnie, zostanie w tym momencie zatrzymana, ponieważ ja nie będę mógł ogłosić przetargu. Ewentualnie, jeżeli ogłoszę przetarg, to nie będę mógł rozstrzygnąć tego przetargu. Co się z tym wiąże? Zaproponowaliśmy państwu wzięcie kredytu na wkład własny zgodnie z kosztorysami ofertowymi. Może się okazać, że oferty będą niższe, więc zostaną nam jakieś pieniądze w budżecie. To, że planujemy kredyt w wysokości 1 700 000 do wzięcia, to tak jak na posiedzeniu komisji, wspólnej komisji, mówiłem, że my tego kredytu nie musimy wziąć. Wystarczy, że mamy go zapisanego w WPF-ie i w budżecie gminy, a wzięcie kredytu na wkład własny będzie wynikał z tego, co nam wyjdzie po przetargach. Jeżeli nie ogłosimy tych przetargów, przede wszystkim jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych, to ja państwu mówię od razu, że może być problem z podpisaniem umowy z wojewodą na dofinansowanie tego zadania. Przypominam, dostaliśmy 1 800 000. Bo jeżeli nie wskażemy terminu podpisania umowy i nie wskażemy wykonawcy, bo takie mamy zalecenie od wojewody, to po prostu te pieniądze mogą nam przepaść. Więc ja tu mówię otwartym tekstem, żebyście państwo mieli świadomość. To, że dzisiaj nie mamy rozstrzygnięcia przetargu na remediację, w niczym nie zmienia sytuacji budżetu gminy, ponieważ remediacja w kwocie 6 milionów z groszami, w tym udział gminy 1 000 000 zł, około 1 010 000, o ile pamiętam, jest już wpisana w projekt budżetu od 2019 roku, od czerwca i w projekt budżetu, który przyjęliście państwo w grudniu tamtego roku.
Niczym to nie przeszkadza. Jeżeli będzie wyższa kwota, to tak jak pan radny był uprzejmy wspomnieć, ta tarcza antykryzysowa, której jeszcze nie mamy, no mamy tylko informację medialną i promesę będę miał jutro dopiero. Ta tarcza antykryzysowa pozwoli nam na to, że będziemy mogli ewentualnie sfinansować większy wydatek związany po przetargu, jeżeli taki będzie, i będziemy mogli realizować te zadania. Ja mówię o dużym projekcie kościelna, o który zresztą pan Marek walczył też przez 2 lata i nie udało nam się pozyskać. Wreszcie mamy. Leśna. Ja już tu nie wspominam o drobnych inwestycjach, aczkolwiek bardzo ważnych też dla gminy, bo tutaj w tym projekcie budżetu, który tutaj państwo macie przedstawiony, jest dokończenie, są pieniądze na dokończenie rozbudowy remizy w OSP Szczytna, o którą też pan Marek bardzo dużo walczył i bardzo dużo wywalczył. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Mówimy tutaj o rozbudowie czy budowie garaży OSP Chocieszów. Mówimy tutaj o inwestycji rozbudowy świetlicy wiejskiej w Chocieszowie, która też jest związana z podpisaniem umowy przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chocieszowie i Radę Sołecką z ministrem kultury na dofinansowanie, które też udało się uzyskać 100 tysięcy złotych. Wszystko nam się po prostu wstrzymuje. Więc bardzo proszę szanownych państwa radnych o to jednak, żeby nie przerywać tego posiedzenia, przyjąć ten projekt budżetu, który państwu zaproponowałem, zresztą który omawialiśmy, a wszystkie zmiany i tak będą musiały być albo na sesji nadzwyczajnej, o której pan radny wspominał, bo jeżeli dostaniemy promesę, będziemy musieli ją wprowadzić do budżetu. Będziemy wiedzieli, nie wiem, czy w połowie lipca, czy pod koniec lipca, czy mamy wykonawcę na remediację terenu. I najprawdopodobniej będę musiał państwa poprosić również o to, żebyśmy się spotkali na sesji nadzwyczajnej, żeby rozdysponować ten 1 000 000 złotych, który nas czeka. Który, powiedzmy, mamy zagwarantowany. No, jutro będę miał promesę, chociaż promesa też nie jest, powiedzmy, do końca materiałem do dyskusji, ale myślę, że na podstawie promes, które do tej pory uzyskiwaliśmy od wielu lat, te pieniądze do nas wpływały prędzej czy później. Także bardzo gorąco państwa proszę o to jednak, żebyśmy przyjęli ten projekt budżetu, który jest zaproponowany. I otwartym tekstem mówię, na 100% będzie nas czekała albo sesja nadzwyczajna, albo ewentualnie rozpatrzenie, zwiększenie budżetu, zmniejszenie w poszczególnych zadaniach na sesji sierpniowej, która nas czeka i będzie naprawdę obfita i bogata. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę pan radny, chciałby coś dopowiedzieć. Wycofuję swój wniosek. Wycofuję, pan radny? Tak. Dobrze, w takim razie, skoro pan radny wycofuje wniosek, przejdziemy do punktu 7, podpunkt 11 w takim razie. 11. Czyli projekt zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020. Projekt został omówiony na wspólnej komisji, zaopiniowany pozytywnie przez wszystkie komisje. Czy do projektu uchwały są jakieś wnioski, pytania bądź uwagi? Proszę, panie radny. Ja mam tylko takie jedno stwierdzenie, że o czym mówiłem na wspólnym posiedzeniu komisji, no niestety ten projekt budżetu dostaliśmy bardzo, bardzo późno. Bo 2 dni przed dzisiejszym spotkaniem, prawda? Mogliśmy się z nim zapoznać. Też chcę, żeby państwo, którzy nie byli podczas spotkania tej komisji, o tym wiedzieli, że tutaj pan burmistrz tam tłumaczył, dlaczego tak późno. Przypominam jeszcze raz wszystkim państwu, że obowiązuje termin 10 dni przed sesją, żebyśmy takich zmian w budżecie mogli dokonywać. W związku z tym to też trzeba powiedzieć wyraźnie i kto tego nie usłyszał, no to niech o tym wie, prawda? Dziękuję. Woli tylko wyjaśnienie. Ja dodam, że ten projekt uchwały został przesłany radnym w dniu 18 czerwca. Nie. Tak, tu nie. Taką mam informację. Panie radny, 23 była bodajże komisja wspólna, a projekt mieliśmy wcześniej. Nie, bez 4 punktów. Ale pan radny. Nie,
Chodzi o projekt ustawy w sprawie zmiany budżetu. Tak? Elektronicznie mieliśmy 18 na swojej skrzynce. Elektronicznie mieliśmy pierwotną wersję bez zmiany 4 punktów, bez zadania 4 punktów. Nie, właśnie to. Chodzi o projekt zmiany budżetu. Projekt zmiany budżetu 18 czerwca. Budżetu w ogóle i obszary funkcjonalne. Czyli faktycznie 10-dniowy termin nie został zachowany, aczkolwiek 18 czerwca projekt uchwały został rozesłany radnym. Proszę, panie burmistrzu, pan chciał dodać? Przepraszam jeszcze, ale ja jeszcze raz wytłumaczę, bo szerokie grono, może ktoś nas ogląda. Czekaliśmy naprawdę do ostatniej chwili na promesy właśnie na dwa zadania, czyli na przebudowę parkingu przy ulicy Leśnej. Tak jak tutaj w mojej informacji pan marszałek przekazał nam to osobiście dwa dni wcześniej, czy trzy dni wcześniej pani skarbnik naprawdę musiała usiąść do tego, do tematu. Przygotowanie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej nie trwa dwa dni, bo trzeba wszystko pouzgadniać, wskaźniki itd. Jeszcze raz przepraszam państwa radnych, ale naprawdę w interesie gminy było to, żebyśmy wprowadzili maksymalne wszystkie zadania, które możemy zrealizować, tak żebyśmy mieli czas na ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i jeszcze wykonanie tych zadań zgodnie z umowami, których do tej pory, szczerze mówiąc, nawet nie mam. Także z Urzędu Wojewódzkiego również nie mam projektu umowy dotyczącej ulicy Szkolnej, przepraszam, Szpitalnej koło Mateusza Kopernika i mogę się spodziewać różnych rzeczy. Na podstawie umów poprzednich lat mamy szansę na zrealizowanie tego zadania w tym roku. I mam nadzieję, że te projekty umowy nie zmienią terminów, bo tak jak państwo pamiętacie, w tamtym roku musieliśmy oddać pieniądze, znaczy oddać, no, nie wziąć pieniędzy z promesy na ulicę Leśną, bo pomimo moich usilnych próśb nie przedłużono nam terminu realizacji zadania o miesiąc czasu. Więc bardzo proszę o to, żebyśmy, ja wiem, naprawdę jeszcze raz przepraszam. Panie burmistrzu, ale jako przewodniczący komisji muszę członkom komisji i radnym to wytłumaczyć, prawda? Tak, no pan ma oczywiście ostatnie zdanie. Bardzo panom dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania bądź wnioski? Jeśli nie, to odczytam projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Szczytna na rok 2020. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. W paragrafie pierwszym w uchwale nr 14/93/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczytna na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Szczytna według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Szczytna według załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 816 857,75 zł. Podpunkt czwarty. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1 816 857,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, w tym w paragrafie 950 wolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy 116 857,75 zł. W paragrafie 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 700 000. Podpunkt piąty. Punkt piąty. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt szósty. Dokonuje się zmian w udzielanych z budżetu gminy dotacjach zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt siódmy. W paragrafie 12 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Punkt drugi. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 335 812 zł. Punkt ósmy w paragrafie 13 ustęp 2 otrzymuje brzmienie. Punkt drugi. Zaciągania kredytów i pożyczek do kwoty 3 335 812 zł. Punkt dziewiąty w paragrafie 13 dodaje się ustęp piąty w brzmieniu. Punkt piąty. Udzielania poręczenia i gwarancji do kwoty 100 000 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę państwa, przejdziemy do głosowania nad omawianym projektem uchwały poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
Mhm. Czyli przyjęto. Uchwała została przyjęta. Przejdziemy teraz do podpunktu 12, czyli omówienia projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Szczytna. Projekt uchwały również był omawiany na wspólnej komisji, pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy do tego projektu będą składane jakieś wnioski lub uwagi? Jeśli nie, odczytam projekt uchwały. Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 14/94/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczytna wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy, paragraf pierwszy, ustęp 1 otrzymuje brzmienie. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Szczytna na lata 2020-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Szczytnej. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przejdziemy teraz do głosowania nad... Tak? Mamy jakiś problem techniczny? Mhm. To poczekamy momencik. Czy widzimy? Mhm. Już w porządku? W takim razie przejdziemy do głosowania nad omawianym projektem uchwały poprzez przyciśnięcie przycisku za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu. Mhm. Projekt uchwały został przyjęty. Tak, panie burmistrzu? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałem bardzo podziękować za przyjęcie tych dwóch projektów. Wbrew pozorom jest to naprawdę bardzo ważna, bardzo ważne uchwały, które spowodują w dalszym ciągu rozkwit, rozwój naszej miejscowości. Bardzo wam za to dziękuję. Z mojej strony obiecuję, że ani złotówki nie sprzeniewierzymy, wszystko będzie zrealizowane w terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. W związku z wyczerpaniem punktu 7 przejdziemy do punktu 8, interpelacje i zapytania radnych. I oddaję głos kolegom, koleżankom radnym, jeśli są takie pytania. Proszę, pani Beata Rydz. Panie burmistrzu, szanowna rado, chciałabym złożyć interpelację na ręce pani przewodniczącej. W związku z ustalonymi przez Radę Miasta stawkami opłat za odpady za 2020 rok proszę o podanie następujących informacji. Punkt pierwszy. Proszę o podanie kosztów gospodarki odpadami za rok 2018-2019 w rozbiciu na poszczególne składniki kosztów. Chciałabym również prosić o podanie przypisu opłat za odpady i wysokość wpłat mieszkańców w 2018, 19 i 20 roku. Chodzi mi o 5 miesięcy bieżącego roku, czyli od stycznia do maja. Punkt trzeci. Proszę o podanie ilość prowadzonych postępowań egzekucyjnych i na jaką kwotę były prowadzone w rozbiciu również na lata 2018, 19 i 20. Punkt czwarty. Proszę o podanie kalkulacji stawki opłaty za odpady za rok 2020 z wyszczególnieniem poszczególnych składników opłaty i kosztów gospodarki odpadami za 5 miesięcy bieżącego roku w rozbiciu na poszczególne składniki kosztów. Punkt piąty. Proszę jeszcze o podanie średniej miesięcznej wysokości opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mieszkańców, jaka ponoszona jest przez gminę na rzecz spółki zgodnie z zawartymi umowami w roku 2018, 19 i 20. Panie burmistrzu, mówiliśmy wielokrotnie o śmieciach, stawki, które ostatnio były przyjęte. Rozmawialiśmy, że przypatrzymy się tym stawkom i w trakcie roku zobaczymy, czy należy je zwiększyć, zmniejszyć, ale trudno mówić o zwiększeniu czy zmniejszeniu, jakie są koszty i cały czas mówiliśmy o egzekucjach, które są prowadzone wobec osób, które nie płacą, więc są to rzeczy, o których wielokrotnie już mówiłam i pytałam. Bardzo prosiłabym o odpowiedź, jeśli można, w terminie.
bo bardzo często odpowiedzi, które otrzymuje Pani Burmistrzu, są nieterminowe. Więc prosiłabym, żeby w tym momencie była terminowa odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są inne interpelacje lub zapytania? Ja mam, ale Pan Jan. Nie, proszę bardzo. To może drugie pytanie, że jedna z tych moich będzie dotyczyła również nieczystości, więc przez Panią Przewodniczącą poproszę o podanie zestawienia ilościowego nieruchomości oraz liczby osób wynikających z deklaracji śmieciowych w rozbiciu na lata, tak jak koleżanka mówiła, 2018, 2019, 2020 oraz sposobu segregacji odpadów. Proszę o podanie liczby nieruchomości, na których usytuowane są domki turystyczne, agroturystyka oraz pokoje pod wynajem na terenie miasta i gminy Szczytna z podziałem na te, w których pod tym samym adresem prowadzona jest działalność gospodarcza i gospodarstwo domowe. Proszę o informację, czy we wszystkich tych nieruchomościach opłata za wywóz nieczystości pobierana jest osobno dla gospodarstwa domowego i osobno dla prowadzonej działalności. O tym również mówiliśmy kiedyś na wspólnym posiedzeniu, że dobrze by było ustalić, czy wszystko jest w porządku, tak? To teraz może oddam głos panu Januszowi. Proszę, panie radny Janiszewski. To znaczy może drobna uwaga do interpelacji pana radnego. Wydaje mi się, że informacje dotyczące, czy są płacone, jak płacone są z działalności i z gospodarstwa domowego, można dopiero chyba po uzyskaniu informacji od tych podmiotów, a to może tak szybko nie być, jak odpowiedź, wymaga tego odpowiedź na interpelację. To taka drobna uwaga. To powiedzieć, że nastąpi dokładne podanie. I ja również mam pewien wniosek, pewne przemyślenia w tym zakresie. To znaczy tak, pierwsze pytanie dotyczące, chodzi mi o sposób dystrybuowania worków na odpady i no można powiedzieć reglamentacji tych worków. Tego systemu. Moje pytanie jest takie, w jaki sposób prawnie to jest umocowane, bo prawdę powiedziawszy, może niezbyt intensywnie szukałem, ale nie widzę jakby, gdzie to jest podane. W regulaminie chyba ten problem nie istnieje, więc w jaki sposób to prawnie zostało uregulowane. Następny wniosek. Prosiłbym o przyjrzenie się temu systemowi, bo wydaje mi się, że ten system jest mało powiedziane, mało przyjazny, on jest wręcz nieprzyjazny dla mieszkańca. Z własnych doświadczeń wiem, że na przykład karta, która upoważnia do odbioru worków, która była wykorzystana w jednej pozycji w roku 2019, okazuje się, że ona już jest nieważna. Nie można na tą kartę przyjąć, otrzymać worku w roku 2020. Trzeba się zgłosić po tą kartę do urzędu. Urząd również dystrybuuje naklejki na worki. Z kolei worki są odbierane w spółce. Wydaje mi się, że należałoby jakoś ten system uprościć, żeby to raz można było uzyskać w jednym miejscu, zarówno naklejki, jak i worki. Zastanawiam się, czy w ogóle ta reglamentacja rzeczywiście ma sens. Jak wartościowo, ile gmina zaoszczędziła na tym kontrolując, czy w ogóle my mamy informacje, jeżeli kto inny wydaje worki, kto inny wydaje te karty, czy to jest rzeczywiście w jakiś sposób kontrolowane. I
I sądzę, że jakieś uproszczenie tego systemu no by się przydało, żeby mieszkaniec nie musiał kursować między gminą a spółką, chcąc załatwiać te sprawy. Dziękuję. Panie burmistrzu. Panie radny, jeżeli mogę prosić o sformułowanie to na piśmie, to będę wdzięczny, bo interpelacje zawsze na piśmie. Ja przygotuję się tym bardziej, że szanowni państwo, nie wiem czy pamiętacie, a pamiętacie na pewno bardzo dobrze. W momencie, kiedy były uchwalane stawki niższe niż proponowane, nie proponowane, tylko wynikające z kosztorysów przedstawionych przez spółkę, bo kosztorys, stawka za osobę była zdecydowanie wyższa, proponowana konkretnej kalkulacji przedstawionej przez spółkę usługi komunalne, bez zysku, pamiętajmy o tym. Państwo byliście uprzejmi obniżyć te stawki i ustalone było, że ocenimy pierwszy kwartał pod względem, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza. Przepraszam, no ale pierwszy kwartał nam się rozjechał poprzez brak posiedzeń sesji i koronawirusa. Łącznie z tym, że w zasadzie nawet nie miał za bardzo kto tych rzeczy pospisywać, bo pracownicy pracowali na pracy zdalnej albo w ogóle nie pracowali. Więc ja proponuję, bo ja rozumiem, że państwo chcecie się przygotować do tego tymi pytaniami, które byliście uprzejmi sformułować. Po prostu przypominamy. Tak, nie, to ja wiem o tym, tylko próbuję znaleźć miejsce, żebyśmy wprowadzili, bo to nie jest kwestia tylko sesji Rady Miejskiej, ale przede wszystkim posiedzenia wszystkich komisji i rozmowy, czy ten system się bilansuje, czy się nie bilansuje. Do tego nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale na poprzedniej sesji pani prezes przedłożyła pismo oficjalne do pana przewodniczącego rady, że niestety od 1 lipca ceny zdecydowanie idą w górę, więc po prostu i tak musimy do tego niestety przysiąść i mocno porozmawiać na ten temat, bo patrząc się na to, co się dzieje w ogóle w ościennych gminach, w ogóle co się dzieje w kraju w tej chwili, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami, to muszę powiedzieć jedną rzecz. Zbiórka selektywna jest, ale nikt nie chce skupować tych rzeczy, które są zebrane. Kompletnie nikt. Ani szkła, ani plastiku. Nikt tego nie chce skupować. Gabaryty poszły tak w górę maksymalnie, że jest katastrofa w ogóle, jeżeli o to chodzi. I w zasadzie to najbardziej opłacalną sytuacją byłoby wysypywać te wszystkie śmieci jako zmieszane. Ale to nam nie pozwala na to ustawa, ponieważ nas obliguje do tego ustawa, do tego, żebyśmy spełniali odpowiednie procenty związane z selektywną zbiórką szkła, plastiku, bio i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest w ogóle, my tą informację o zapaści systemu zbiórki segregowanych odpadów sygnalizujemy już rządzącym od lutego w zasadzie. Bo na spotkaniu z panem ministrem Dworczykiem, kiedy jeszcze przed pandemią byłem, mówiliśmy o tym i to wszystkie gminy mówią, że jest totalna zapaść. Na spotkaniu z panem ministrem Dworczykiem, który byłem 2 tygodnie temu, znowu wracaliśmy do tego tematu, że po prostu byli uprzejmi się tym zająć, bo za chwilę cały system gospodarki odpadami we wszystkich gminach się rozjedzie. Państwo na pewno śledzicie do informacje medialne. Gmina ościenna nasza w powiecie kłodzkim podniosła stawki prawie o 100% za zbiórkę odpadów komunalnych, bo niestety najpierw był przetarg, który wygrała firma zewnętrzna, a teraz się okazuje, że firma zewnętrzna nie robi tego właściwie, a śmieci trzeba zbierać i tak dalej. Dlatego ja cały czas pamiętam o tym, że powinniśmy usiąść do tego, jeżeli państwo, tylko tak, sesja sierpniowa będzie, chyba że damy radę na sierpniowej sesji jeszcze na ten temat przed sierpniową sesją porozmawiać, bo sesja sierpniowa oprócz tego, że będzie sesją absolutoryjną, to będziemy przyjmowali jeszcze najprawdopodobniej 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to też będzie duża dyskusja na ten temat, bo już dokumenty mam przygotowane w zasadzie i będę proponował państwu przyjęcie tych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bo ludzie czekają. I do tego jeszcze gospodarkę śmieciową. Jeżeli uważacie państwo, że czas najwyższy już, żeby zrobić tą analizę, to postaram się przygotować maksymalnie jak najlepiej, tak żeby nie było jakichś tam niedomówień i złych terminów, tylko żeby każda komisja mogła spokojnie na ten temat porozmawiać, ocenić i zobaczyć, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o nas.
Postaram się przygotować te materiały, o które Państwo prosiliście, tym bardziej, ale spektrum jest dość szerokie, bo to 3 lata. No, nie ukrywam, że postaram się, może tak, żeby nie było. No są, więc można wyciągnąć, dokładnie. Tutaj sugestia pana radnego o usprawnieniu obsługi mieszkańców. Chciałem worki przejąć do urzędu. Nie mam gdzie ich złożyć na dzień dzisiejszy fizycznie. No, powiem tak, no bo to jest jednak gabarytowo dość duże, ale naprawdę zdecydowanie byłoby to łatwiejsze dla mieszkańców. Przychodzi po naklejki, bierze kartę, bierze worki, dziękuję, do widzenia, wychodzi. Nie musi biec do spółki usługi komunalne. No tam po prostu mają powierzchnię magazynową i te worki trochę zajmują. Ale postaram się coś w tej materii zrobić. Także sugestie przyjmuję. Dziękuję. Sugestia moja była jeszcze taka, żeby się zastanowić, czy ta karta jest nam rzeczywiście potrzebna, niezbędna. Bo to by naprawdę ułatwiało. Wtedy po worki po prostu rzeczywiście się zgłasza mieszkaniec do spółki. I sprawa jest zamknięta. Jakaś ewidencja mogła być nawet tam w spółce prowadzona. Niekoniecznie sądzę na tej karcie wydawanej przez gminę. Szanowni Państwo, spróbuję to przeanalizować. Ten system, który jest wprowadzony w gminie, jest naprawdę bardzo dobrym systemem i tutaj też duży ukłon w stosunku do pana Marka Szpaniera, bo tutaj dużą rolą było jego, że ten system, on jest, funkcjonuje i był najlepszy w okolicy w ogóle. Także tu naprawdę, więc jeżeli musimy coś zewaluować, no to spróbujmy to zrobić. Okej, okay. Dziękuję. Dziękuję. Proszę. Spróbujemy to przeanalizować. Dziękuję. Postaram się to jakoś tam ułatwić mieszkańcom. Rozumiem, że punkt 8, interpelacje i zapytania na piśmie, czy na piśmie jeszcze, panie radny? To poproszę. Bo padło tutaj dzisiaj o pamięci. Panie burmistrzu, mam coś może niemiłego dla pana, ale będę wyrazicielem, że tak powiem, wielu osób, które się z tym boryka. Wspomniała o tym pani Beata dzisiaj. No niestety muszę złożyć skargę na pana, na działalność burmistrza miasta i gminy Szczytna. Skarga spowodowana jest brakiem odpowiedzi na moją interpelację dnia, uwaga, 30 stycznia 2020 roku, której prosiłem o przedstawienie kosztów organizowanej imprezy K1, tak zwanej gali sportowej. Interpelacja, o której mowa, zawierała parę punktów. Niektóre już są nieaktualne, ale 2 są. Ile kosztowało przygotowanie obiektów szkoły do imprezy masowej i jakie prace były prowadzone w tym zakresie? Jaką kwotę i na jaki konkretny cel gmina przekazała organizatorowi imprezy? To takie rzeczy, bo później jeszcze było, czy sprzedaż tam biletów, czy obiekt został dopuszczony. Wiemy, że w końcu został dopuszczony, więc te punkty są nieaktualne, ale prosiłbym bardzo o odpowiedź, ponieważ będzie się nasza komisja zajmowała na przykład promocją miasta, prawda? No trzeba takie rzeczy wiedzieć, tym bardziej, że zwracałem się do pana burmistrza i pamiętam, że to robiłem. Tym bardziej, że było pismo. No i druga sprawa jest nieco smutniejsza, panie burmistrzu, to też jest skarga. Pewno pan już sobie nie przypomina, ale mówił pan o tym dzisiaj, bo to jest oczywiście skarga, którą złożę na pana działalność w związku z wielokrotnymi interpelacjami, które dotyczyły zwrotu środków przyznanych gminie w kwocie 150 tysięcy, o których pan dzisiaj wspomniał. Środki te gmina otrzymała na przebudowę istniejącego parkingu przy ulicy Leśnej. Wielokrotnie poruszałem ten temat w pismach, które składałem do pana przewodniczącego Rady Miejskiej i to są przynajmniej 4 interpelacje, w których otrzymałem, i są tutaj wyszczególnione, będzie pan znał daty, otrzymałem odpowiedź od pana burmistrza, wiceburmistrza prawdopodobnie, że przyczyna zwrotu środków, tych 150 tysięcy, nie leży po stronie gminy.
że urząd dopilnował wszelkich terminów oraz był w posiadaniu pełnej dokumentacji, a wydane przez starostwo pozwolenie budowlane wpłynęło niestety zbyt późno, aby przeprowadzić inwestycje. Po analizie odpowiedzi pana burmistrza doszedłem do wniosku, że wina musi leżeć poza urzędem. Dlaczego nie dostaliśmy tego pozwolenia na budowę w odpowiednim terminie? I więc leży po stronie pracownika starostwa, tak? Pamiętam, żeśmy o tym mówili. W związku z tym na mój wniosek burmistrz wystąpił z prośbą do starostwa, aby wyjaśnić całą sytuację. Pamięta pan, że mówiliśmy o opieszałości urzędniczej, że tam zamiast 65 dni było 90 dni i tak dalej, i tak dalej. Ale po uzyskaniu tej informacji ja rzeczywiście byłem przekonany, że wina leży w starostwie. Wystąpiłem zatem do pana burmistrza o to, żeby zapytać starostwo i starostwo przysłało odpowiedź, prawda, która skłania mnie do tego, żeby niestety tą skargę złożyć. Bo w piśmie z dnia 29 listopada 2019 roku starostwo powiatowe w Kłodzku wyjaśniło, iż przyczyna zwrotu środków leży po stronie gminy, a nie tak jak wynikało z wyjaśnień burmistrza. W dniu 4 lipca 2019 roku do starostwa wpłynął wniosek w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego parkingu i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego przy ulicy Leśnej w Szczytnej. Z pisma jednoznacznie wynika, że odpowiedzialny pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szczytna był na bieżąco informowany drogą telefoniczną o przebiegu postępowania oraz brakach w przedłożonej dokumentacji. Miało nie być żadnych braków, jednak starostwo mówi, że były. Starostwa Kłodzki postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2019 roku nałożył na inwestora usunięcie braków i nieprawidłowości w terminie do 30 września. Przedmiotowa inwestycja znajdowała się w obszarze objętym ochroną konserwatorską, dlatego starostwo powiatowe przesłało do zaopiniowania w trybie artykułu 39 ustęp 3 prawo budowlane jeden egzemplarz projektu budowlanego w przedmiotowej sprawie. Do dnia 11 września projekt budowlany trafił do Wydziału Zagospodarowania Architektury i Budownictwa. W związku z wiedzą, jakie posiadało starostwo powiatowe w Kłodzku o dofinansowaniu na przedmiotową inwestycję i jak najszybszym wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę, poinformowano drogą telefoniczną Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej o tym, że w dalszym ciągu po uzgodnieniu dokumentacji przez konserwatora zabytków nie usunięto nieprawidłowości zawartych we wniosku. W postanowieniu starosty z dnia 16.09.2019 roku. Jak wynika z akt sprawy w starostwie powiatowym w Kłodzku, dopiero dnia 18 września inwestor, czyli przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Szczytna, zjawił się w starostwie, wypożyczałem 4 egzemplarze projektu w celu ich poprawy. Inwestor uzupełnił wskazane braki dopiero 20 września. Decyzją numer 76/7/B/2019 starosta Kłodzki udzielił gminie Szczytna pozwolenia na wykonanie robót budowlanych tak zwanego parkingu przy ulicy Leśnej. Pomimo ewidentnych zaniedbań nikt nie zainteresował się odbiorem decyzji w przedmiotowej sprawie. Dopiero po 2 tygodniach, to jest 3 października, decyzja została odebrana ze starostwa. W związku z powyższymi informacjami, które otrzymałem ze starostwa powiatowego, uważam, że jedynym winnym oddania środków w kwocie 150 tysięcy jest burmistrz, który nie dopilnował podległych mu pracowników. Dodatkowo winą obarczył starostwo powiatowe w Kłodzku. Było mi niesłychanie niezręcznie, bo siedział tu na tej sali pan starosta, a ja wygadywałem brednie. Siedziała również pani radczyni, która też prawdopodobnie myślała, że robi jakiś nie wiadomo co. Panie burmistrzu, po prostu trzeba mówić prawdę. Trzeba mówić tak, jak jest.
bo jesteśmy komisją do spraw, no ja jestem w tej komisji, która musi wiedzieć o takich rzeczach. I to nie jest prawda, że ktoś tam gdzieś zawinił, bo muszę panu powiedzieć taką rzecz, że co innego posiadać plany parkingu, a co innego już mieć parking wybudowany, prawda? Niech pan się jeszcze nie odnosi, bo... Nie, pani przewodnicząca, ja proszę, żeby ten wniosek został złożony na ręce, bo w tym momencie pan radny jest uprzejmy oficjalnie na forum czynić nade mną sąd. Ja nie jestem w tym momencie... Chwileczkę, nie. Pan mówi, że jestem winien, pan mówi, że to, że tamto. Tutaj z tego, co pan przed chwilą zacytował, wniosek został złożony 4 lipca, starostwo zaczęło go rozpatrywać 15 sierpnia. Tego pan nie widzi akurat. Nie. Ale okej, ja więcej nie będę się na ten temat odzywał. Proszę o to, żeby to zostało złożone na ręce. Dobrze. I bardzo proszę o to, żeby nie w tym momencie na forum publicznym, nie dadząc mi racji bez dokumentów, mówić o tym, czy jestem winny, czy nie jestem winny. Dziękuję. Złożona skarga nie decyduje o winie. Roztrząsamy sprawę, która została źle załatwiona. A na jakim forum mamy roztrząsać, skoro nie... W dalszym ciągu widzę pana... Szanowni państwo, panie radny, pan radny złożył skargę, która zostanie na pewno rozpoznana i zostaną radni poinformowani o wyniku, tak? Proszę państwa, przejdziemy do, w takim razie do punktu 9, wnioski i oświadczenia radnych. Myślę, że już w punkcie poprzednim też wnioski zostały złożone, również nie na piśmie. Czy ktoś z radnych chciałby jakiś wniosek jeszcze i oświadczenie złożyć? Jeśli nie, to przejdziemy może do punktu 10, a więc informacje i komunikaty przewodniczącego rady. Proszę państwa, do Urzędu Miasta wpłynęło pismo adresowane do Rady Miejskiej w Szczytnej. Niestety nie zawiera danych autora. W związku z tym przy okazji przypominam, że ani urząd, ani przewodniczący Rady Miejskiej nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi osobie, która nie przedstawia swoich danych osobowych w złożonym piśmie. Proszę państwa, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się w zasadzie bez rozpoznania, to tak woli tylko przypomnienia. Natomiast proszę państwa, ponieważ pismo skupia się głównie na problemach utrudnionego funkcjonowania podczas pandemii instytucji takich jak przychodnia Ars Medica, funkcjonowania Urzędu Miasta i funkcjonowania przedszkola, pozwoliłam sobie dzisiaj zadzwonić do pani dr Rychlik i zapytać o funkcjonowanie przychodni podczas pandemii. Więc pani doktor powiedziała, że przychodnia funkcjonuje, ale w reżimie sanitarnym, tak jak większość instytucji obecnie. Rejestracja odbywa się głównie telefonicznie. Przeprowadzany jest wywiad z pacjentem, a następnie odbywa się wizyta bezpośrednia z lekarzem lub, gdy nie jest to konieczne, sprawa jest załatwiana zaocznie. Na dzień dzisiejszy sposób funkcjonowania nie tylko przychodni, ale również innych instytucji uzależniony jest od rozwoju COVID-19 w Polsce. Proszę państwa, co do funkcjonowania Urzędu Miasta i przedszkola w trakcie pandemii, myślę, że to już pan burmistrz szeroko w punkcie 6 wyjaśnił i uzasadnił. Proszę państwa, w związku z rozpoczynającą się przerwą urlopową życzę wszystkim państwu zdrowego i spokojnego wypoczynku. W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział w obradach i ogłaszam zamknięcie 19 sesji Rady Miejskiej w Szczytnej. Dziękuję.